Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na lipcowej debacie Łodzianie decydują. Ja nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich, który działa od 2004 roku w Łodzi. Ja w działalność publiczną jestem zaangażowany od 1995 roku. I dzisiejsza debata będzie poświęcona tematowi Piotrkowskiej. Zatytułowaliśmy ją dość kontrowersyjnie, jak niektóre osoby nam zwróciły uwagę, czyli Piotrkowska wykonująca czy Park Kulturowy. No tak przewrotnie, jak każda z tych naszych debat, tytułujemy je w taki sposób, żeby chociaż w elementarnym stopniu te tytuły były zadziorne i przyciągały uwagę. Dzisiejsza debata potrwa do 20:30. Ja ją będę prowadził. Sposób, w jaki będę prowadził, przede wszystkim na początku oddam głos prelegentom. Później zapytam Państwa o to, czy Państwo macie jakieś pytania do prelegentów, a później w miarę możliwości będę udzielał głosu albo prelegentom, albo Państwu. Generalnie chodzi o to, żeby ta debata, jak pozostałe nasze, te, które już odbywaliśmy tutaj, no nie była taką suchą debatą akademicką, tylko raczej żywą dyskusją z udziałem publiczności. Czyli nie ma tak, że prelegenci mówią przez godzinę, 50 minut, a później 10 minut na pytania. Jak to standardowo w debatach bywa i takich akademickich. Dzisiaj witam tutaj w roli prelegentów. Zacznę może od mieszkańca, od Maksymiliana Wojtucha, mieszkaniec z wspólnoty Piotrkowska 71. Z racji, on był takim katalizatorem akurat do tematu dzisiejszej debaty lipcowej. Skąd ten katalizator, dlaczego, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Witam pana Marka Janiaka, dyrektora Biura Architekta Miasta. Pan dyrektor, rozumiem, w zastępstwie pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Od razu mówię, że... Słucham? W pewnym sensie. Ponieważ mamy też takie pytania, kto potwierdził, kto nie potwierdził. Pani prezydent Hanna Zdanowska jest na urlopie, w związku z tym nie mogła przybyć. Na razie do 3 razy sztuka nie doczekaliśmy się pani prezydent. Może na debacie sierpniowej pani prezydent znajdzie czas na mieszkańców, żeby się z nimi spotkać. Jest pan optymistą. Jestem optymistą, zobaczymy. Mamy czas, jesteśmy cierpliwi. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Kolejne debaty, zobaczymy. Przepraszam, czy następcy to są też na urlopie? Tego nie wiem, natomiast pytanie jest bardzo dobre. Nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć. To znaczy, to ja może się odpowiem. Jeden z wiceprezydentów jest na urlopie, a jeden miał wczoraj wrócić. Mieliśmy dostać informację, ale nie otrzymaliśmy. A z sekretariatu dostałem informację, że mamy czekać na informację z sekretariatu wiceprezydenta. Kolejni prelegenci to pan Mariusz Sokołowicz, prezes Fundacji ulicy Piotrkowskiej. Witamy. Pan profesor Jacek Wesołowski, profesor Politechniki Łódzkiej. Pan Paweł Bliźniuk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. I pan Piotr Dopierała, przedsiębiorca, właściciel Pawódź, Kaliska i Bistro. Bardzo dziękuję za przybycie. Ja tylko zanim zaczniemy, powiem, że następną debatę sierpniową organizujemy 22 sierpnia. Jej tytuł: podwyżki czynszu w lokalach komunalnych, tak czy nie? Czyli będzie poświęcona debata tematowi polityki mieszkaniowej w Łodzi. Zaczniemy od, tak jak powiedziałem, od mieszkańca, który stał się katalizatorem tej sytuacji, że temat dzisiejszy jest taki, jak jest. Przyszli do nas mieszkańcy ze wspólnoty 71 kilka miesięcy temu, właściwie już około pół roku temu, z pewnym tematem. No i proszę o to, żebyś... Wyjdziemy trochę od historii, takiej konkretnej
mieszkańców, a później będziemy się starali w tym naszym gronie spróbować znaleźć jakieś rozwiązania systemowe, które są istotne z punktu widzenia dbania o wizerunek Piotrkowskiej i w ogóle jej rozwój strategiczny, tak? Czyli od takiego konkretu na emocjach trochę, bo jak Państwo zobaczycie, są tutaj emocje, do takiego myślenia systemowego i szukania rozwiązań. Mam nadzieję, że jesteśmy w takim gronie, że pewne rzeczy może będziemy mogli spokojnie porozmawiać z Państwa udziałem jako mieszkańcy. Witam serdecznie. No więc ja wypowiadam się w imieniu swoim, mojej małżonki i części lokatorów wspólnoty Piotrkowska 71, którzy w zależności od punktu widzenia mają zaszczyt, albo jest to przekleństwo, że żyją na ulicy Piotrkowskiej. Nasz problem pojawił się mniej więcej w zeszłym roku, kiedy okazało się, że Urząd Miasta wystosował apel do przedsiębiorców w związku z tym, że jedna z hurtowni alkoholi sprzedawała alkohol nielegalnie, że tacy przedsiębiorcy, którzy mają lokale w swoich lokalach, bądź w lokalach należących do gminy, działających na ulicy Piotrkowskiej, muszą podobnie wystąpić o koncesję na sprzedaż alkoholu. I grupa mieszkańców z naszej wspólnoty, pełna doświadczeń związanych ze sprzedażą alkoholu, w tym przypadku w lokalu Bistro, który znajduje się w naszej kamienicy, nie wyraziła zgody. I od tego momentu zaczął się pojawiać poważny problem formalno-prawny, ponieważ zdaniem urzędników alkohol można nadal sprzedawać, mimo że zgoda nie została wyrażona w postaci pozwoleń jednorazowych, które były wydawane co parę dni na parę dni przez okres bodajże ponad 9 miesięcy. I uznaliśmy, że jest to nie w porządku, ponieważ jeżeli my zgodnie z przepisami prawa mamy prawo wyrazić się w postaci uchwały, że nie zgadzamy się na sprzedaż alkoholu, to dlaczego miasto zignorowało nasze wnioski z uchwały? Doprowadziło to do takiej sytuacji, że weszliśmy w spór z najemcami lokalu U1, czyli Bistro, i zaczęliśmy pielgrzymować po urzędach, żeby ustalić, co my jako mieszkańcy możemy zrobić i jakie mamy prawa, żebyśmy mogli żyć godnie i w ciszy i spokoju po godzinie 22. Niestety okazuje się, że w weekendy jest to wręcz niemożliwe. Poziom hałasu i innych emisji pewnych zakłóceń powoduje, że znaczna część mieszkańców naszej wspólnoty ma problemy z tym, żeby korzystać z dobrostanu, który każdemu człowiekowi przysługuje, gdy wraca do domu po pracy. I mam nadzieję, że dzięki takiemu szerokiemu wachlarzowi prelegentów uda nam się ustalić jakieś może rozwiązania albo zapoznać się z punktami widzenia różnych osób, którzy w taki czy inny sposób są powiązani z ulicą Piotrkowską, czyli przedsiębiorcami, osobami, które prowadzą inny rodzaj działalności gospodarczej, na przykład polegający na wynajmie sklepów, albo osobami związanymi ze sferą zabytków, architektury, by ze swojego punktu widzenia określiły, co skłoniło miasto do tego, żeby powołać twór zwany Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej i jakie z niego wypływają konsekwencje. A być może także porozmawiać o impakcie ekonomicznym, jaki Park Kulturowy ma na prowadzenie działalności w tym obszarze ulicy Piotrkowskiej. Dobrze, a mam pytanie takie doszczegółowiające. Czego Państwo by oczekiwali od miasta w tej sytuacji, też od przedsiębiorców, którzy użytkują lokale? Chciałbym, żeby wprowadzono takie standardy, jak obowiązują w Unii Europejskiej, na które urzędnicy miasta Łodzi się powołują, ponieważ okazuje się, bo pozwoliłem sobie na nawiązanie kontaktu m.in. z biurem majora, burmistrza Londynu, i uzyskałem informacje formalno-prawne polegające na przekazaniu mi wszystkich wymogów formalno-prawnych, jacy przedsiębiorcy w Londynie muszą złożyć, żeby na przykład prowadzić działalność polegającą na sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych i nocnych. No i tak dla ciekawości mogę powiedzieć, że w najbogatszej gminie Londynu, czyli w Westminsterze, działa 3,5 tysiąca podmiotów zajmujących się szeroko pojętą działalnością rozrywkową w porach nocnych. I w tym jest zawarta sprzedaż alkoholu, teatry, kina, kluby z striptizem, sekshopy i inne takie lokale, które serwują rozrywkę szeroko pojętą dla gości i mieszkańców Londynu. Okazuje się, że gmina Westminster generuje rocznie 24 miliardy funtów
obrotu, czyli to jest na polskie około 100 miliardów złotych. I jest to jedno z najbardziej restrykcyjnych obszarów w zakresie wydawania koncesji. Nie można sprzedawać w Londynie alkoholu później niż bodajże północ 30. Po północ 30 wszyscy mają obowiązek nie sprzedawać i nie podawać alkoholu w swoich lokalach. I mam nadzieję, że kiedyś może, nie wiem, czy to jest kwestia paru lat, czy może trochę dłużej, takie samo prawo zostanie wprowadzone w Polsce, bo... Może po debacie już za chwilę. Dobrze, dziękuję za to wprowadzenie. Teraz głos oddam panu Piotrowi Dopierale. W związku z tym, że tutaj pan jako przedsiębiorca reprezentuje ten głos związany ze sprzedażą alkoholi na Piotrkowskiej. No, to są dwa aspekty. Ja jako sprzedawca na Piotrkowskiej i w tym konkretnym przypadku. Tak. Na Piotrkowskiej 71. Ja patrzę na siebie jako ofiarę całego tego problemu z tą hurtownią na początku, bo miałem koncesję jeszcze ważną na 4 lata. To była zresztą już moja chyba trzecia koncesja na tej, w tej nieruchomości. I miałem problemy z uzyskaniem. No to spadło na nas jak grąc jasnego nieba. Na mnie i na jeszcze paruset przedsiębiorców w całym mieście. I ja byłem przekonany, że po chwilowym zawieszaniu tę koncesję odzyskam, tak jak poprzednie do tamtej pory. Bo dlaczego miałoby się tak nie stać? No niestety obecnie tutaj przedstawiciele wspólnoty na jednym z zebrań zmienili sposób głosowania nad koncesjami z większościowego na ilościowy. I tak jak liczyło się do tamtej pory większość udziałów w nieruchomości, po tym zebraniu zupełnie bezprawnie zmienili na ilościowy, czyli jedno mieszkanie, jeden głos. I wszyscy jak jeden mąż, głównie mieszkańcy oficyny, bo tak to wygląda, no, nie mieszkańcy kamienicy frontowej, tylko mieszkańcy oficyny z reguły głosowali przeciwko mnie. Po roku przegranym procesie sądowym uzyskało mi się tę pozycję z powrotem uzyskać po zmianie sposobu głosowania z powrotem na większościowy. Bo de facto miałem tam zawsze większość, nie moją większość, ja nie mam dużych udziałów, tak? Ale są, większość mieszkańców mnie popiera, mieszkańców z większością udziału w ten sposób. I tak to się skończyło. No, problem był tam od początku z komunikacją. No, takie rzeczy no, w takim miejscu no, zwyczajnie trzeba rozwiązywać poprzez dyskusję. Ja mam nadzieję, że potem wszystkim, z większością tam, nie mówię ze wszystkimi, bo nie, niektórymi się po prostu już tam dogadać nie ma. Z większością się dogadałem i poczyniłem pewne koncesje, poprawiłem, no, raczej zmniejszyłem uszkodliwość, uciążliwość tego. No i mam nadzieję, że, no, że przynajmniej to, co mogłem zrobić, zrobiłem. Ja jestem tutaj. A moje pytanie takie logiczne. Pan przed chwilą, przepraszam, ale żeby nie nawiązał do tego. Pan przed chwilą mówił, że jest uciążliwość. Pan mówi, że już nie ma uciążliwości, więc gdzie jesteś? Ja powiedziałem, że zmniejszyłem do takiego stopnia, do jakiego byłem w stanie. To są rzeczy subiektywne. No i tutaj pan nie, wie pan. O słowo przeciwko słowo. No, być może ma pan rację. Natomiast, i to w zasadzie to jest cały problem z tą, o tym 71. No, jestem tutaj wywołany też jako... Rozumiem, przedstawiciel przedsiębiorców ulicy Piotrkowskiej. No tak, tak. No, nie powiem, że reprezentuję wszystkim, no, ale to jest środowisko, które no, zna się. To, co dzisiaj się na Piotrkowskiej dzieje, jest jakby efektem pewnego rozwoju tej ulicy w ciągu ostatnich 10 lat. No, tak to się po prostu zwyczajnie zdarzyło. Ani my nie jesteśmy tutaj specjalnie kreatorami, my jako przedsiębiorcy. No, jesteśmy uczestnikami gry rynkowej. Robimy to, co nam rynek pozwala. No pewnie, żebyśmy chcieli, no nie wiem, no, mieć luksusowe restauracje na rynku, na rynku Starego Miasta w Krakowie, ale to się nie dzieje. Jak sami państwo widzicie, no nie, ta Piotrkowska w ciągu tych ostatnich kilku lat niestety się dosyć zmieniła. Zmieniła się, odkąd powstała manufaktura i Galeria Łódzka. No, Piotrkowska straciła tą funkcję handlową, która wtedy już miała. I przez kilka lat, jeszcze kilka lat temu, zaraz po powstaniu, kiedy się podniosło, tutaj wiatr hulał wieczorem. To, co się teraz stało, czyli ilość tych lokali, którymi się Piotrkowska wypełniła,
jest właśnie efektem tego, a niczego nie czegoś, jakiegoś spisku, który na, nie wiem, przeciwko mieszkańców mógłby tutaj. Większość tych lokali jest w kamienicach prywatnych. I no, nawet gmina niewiele może zrobić, zwyczajnie. Choćby nie wiem, co chciało, no nie wiem, można uchwałą sejmową to zmienić, no ale to mało tego, jeszcze konstytucja wchodzi w grę, chociaż jak widzimy, konstytucja... No, nie. Panie Piotrze, takie pytanie dość szczegółowiające, bo mieszkańcy proszą o to, żeby sprzedaż alkoholu odbywała się do 24, do pierwszej w nocy, tutaj był przykład Londynu, czy to jest możliwe? Ja wam powiem tak, to są dwa aspekty tej sprawy. Rynek się troszeczkę rozczłonkował. Jest rynek tych małych lokali, takich jak bistro oraz dziesiątek innych, bo bistro jest tylko jeden może ze 20 albo i więcej, no, ten mój na Piotrkowskiej 71. I to jest ten rynek tych lokali takich, które są w kamienicach frontowych na parterach, prawda? Oraz jest drugi segment tego rynku, to są kluby nocne. W tej chwili jest tak, że praktycznie tak się zmieniła się całkowicie formuła spędzania przez młodych, no nie tylko młodych, ale przez ludzi, przez łodzie, wieczorów, w piątek i w sobotę, że kluby się dopiero zapełniają o 23.30, a czasami nawet później. To nie, no, większość ludzi śpi w tym miejscu wtedy, prawda? Ale nie, no, okazuje się, że dopiero wtedy no, niecałe masy tych ludzi wchodzą do klubów, ale kluby mogą, tysiące ludzi mogą przyjąć i jakoś to się wszystko na nie tam mieści. Ja uważam, o tym aspekcie to nie ma nawet o czym mówić. Co do aspektu no nie, tego w tych lokalach typu bistro, no wiecie Państwo, no to jest też tak, że my jesteśmy też tutaj uczestnikami gry rynkowej. My nie robimy, jakbyśmy no nie by, mieli klientów w dzień, to by było fajne, a niektórzy by nie przychodzili w nocy. Wykorzystujemy tylko taką sposobność, okoliczność i tyle no, po prostu. To nie jest, no nie, wiecie Państwo, no nie, my nie jesteśmy tutaj demiurgami, nie tworzymy rynku, my odpowiadamy na jego potrzeby. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Pawle, bo Pan musi być wcześniej, to od razu rozmawialiśmy, tu uprzedzam, że Pan Paweł Pidziu musi być o 19.35, w związku z tym też będę tak manewrował czasem, żeby tutaj Panu Wiceprzewodniczącemu oddawać głos. I pytanie jest takie, bo tu słyszę, że jesteśmy przedmiotem gry rynkowej. No miasto to nie jest firma. Pytanie, czy tą grą rynkową miasto może w odpowiedni sposób zarządzać, a nie nadążać za tą grą rynkową. Jak Pan widzi to z punktu widzenia Rady Miasta? Ja chciałem podziękować za zaproszenie, bo Piotrkowska to nasza wizytówka i dobrze o niej rozmawiać. Szkoda, że się na Piotrkowskiej nie widzimy. Byśmy mieli bliżej, byśmy lepiej czuli. Ja przepraszam też, że będę musiał wyjść o 19.35, ale dzisiaj rano sobie zmienię porządek obrad i sprawa Sądu Najwyższego jest fundamentalna i też chcę wziąć udział w proteście o godzinie 20. Ja chciałbym się dopytać, zanim odpowiem na pytanie, bo nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy, ale tylko czy sąd uznał za niezgodne z prawem zmiany sposobu głosowania w tej wspólnocie, gdzie jest bistro, tak? Czy, prawdę mówiąc, kiedy moi prawnicy złożyli ten pozew, wspólnota sama się, jak Deus ex machina, wycofała sama. Okej, dobra, zmieniła, bo to może jedna nie wiadomo. A ten proces sądowy dotyczył tego, że wspólnota, naruszając kilka paragrafów, postanowiła zakazać całkowicie sprzedaży alkoholu w tej kamienicy. Dobrze. Czyli rozumiem, że w chwili obecnej wspólnota da zielone światło i to zezwolenie na sprzedaż, nie koncesja, też trzeba to odróżnić. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu no nie do końca wprowadzone. Ja chciałem bo wiem, że tak jest, że jest zezwolenie. Natomiast tu kilka kwestii się pojawiło. Zgadzam się w 100%, że ulica Piotrkowska i charakter zmieniły się przez lata. Pojawienie się manufaktury i galerii ludzkiej tak naprawdę bardzo silnej konkurencji wyeliminował handel. Czyli ulica Piotrkowska ma zupełnie inny charakter niż jeszcze pewnie w latach 90. niektórzy z Państwa pamiętają. Poruszamy i mówimy dużo, poruszamy się o kwestii ustawy o rozwiązywaniu wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ja powiem może coś na przekór, tak? Ale znam też dobrze te przepisy i interesuję się też tym, co prawodawca obecnie w zakresie tej ustawy planuje zrobić. I
może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale z dużym zadowoleniem przyjąłem sygnał, że rządząca większość zamierza zmienić tą ustawę. To powiem szczerze i otwarcie. Znaczy, ta ustawa w wielu miejscach jest w kierunku dającym większe możliwości gmin czy samorządom do regulowania kwestii sprzedaży alkoholu. Bo teraz tak, my funkcjonujemy w państwie prawa, oczywiście to jest już wartość coraz bardziej deficytowa, ale jednak obowiązują nas samorząd i przedsiębiorców i wszystkich pewne przepisy. Jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu, bo mamy zezwolenie na sprzedaż alkoholu ze spożyciem na miejscu, tutaj u pana to występuje, więc są sprzedaż, czyli tak zwane sklepy monopolowe, gdzie kupujemy i spożywamy w miejscu, gdzie jest to dopuszczalne przez prawo. Był taki pomysł, żeby zakazać od jakiejś godziny sprzedaży sklepom monopolowym, tak? Alkoholu. Na ten temat też się sądy wypowiadały. Jest to niezgodne z obecną ustawą. Znaczy takie rozróżnienie podmiotów w sensie podmiotów na te sklepy monopolowe i podmioty gastronomiczne. To po pierwsze, a po drugie też pomysły ograniczenia czasowego sprzedaży alkoholu również nie są opisane w ustawie, bo organ wydający zezwolenie może wydać bądź nie. Natomiast już nie ma prawa regulować zgodnie z obecnym prawem godzin, kiedy ten alkohol może być sprzedawany. Znaczy, tak stanowi obecnie prawo, to jest do dyskusji temat. Znaczy, to można zmienić na poziomie ustawy. Trzeba też pamiętać, że to konstytucja reguluje, że ograniczenie wolności gospodarczej musi być zgodne z artykułem 31 ustęp 3 konstytucji, paragraf 3 z konstytucji, czyli musi być zgodne z zasadą proporcjonalności, tam jest to enumeratywnie wymienione. To są podwaliny i takie kwestie prawne. Natomiast gmina rzeczywiście pewne kwestie może regulować. Może określić w drodze uchwały Rady Miejskiej to, w jakich miejscach możemy sprzedawać alkohol bądź podawać do spożycia. To jest określone w uchwale Rady Miejskiej, jest to dość szczegółowione, to jest na przykład okolica szkół, przedszkoli, żłobków i tego typu instytucji, również kościołów. Takie miejsca są wskazane i jest to określone w uchwale. I tutaj mieliśmy zbieg też niestety bardzo wyjątkowych sytuacji. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście około 200, ponad 200 przedsiębiorców w Łodzi kupowało alkohol od hurtownika, który okazało się, że który nie ma zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu, tylko miał zezwolenie na sprzedaż taką detaliczną. Było to niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem obowiązującym, ci, którzy kupują w taki sposób alkohol, tracili zezwolenie na sprzedaż alkoholu. To oznaczałoby w praktyce, że nie tylko cała ulica Piotrkowska, bo tam większość przedsiębiorców kupowało tego hurtownika, ale również inne sklepy monopolowe z dnia na dzień straciłyby zezwolenie. Nie muszę mówić, jakie to byłyby skutki dla gospodarki regionalnej ulicy Piotrkowskiej, ale przede wszystkim dla osób, które przyjeżdżają do Łodzi po to, żeby spędzić weekend, wypić piwo, napić się wina. Bo też zmienia się sposób spożywania alkoholu. To też jest temat, ale to już jest kwestia może na inną debatę. I rzeczywiście tam na tym adresie było zezwolenie, które wymagało wcześniej zgody wspólnoty. I on potwierdzi, że wcześniej te zgody były. No i tutaj pojawił się ten problem. I z tego co wiem, bo też to czytałem z relacji, to już te kwestie nie przechodzą przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tam jednorazowe tak zwane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy okazji jakichś imprez. To jest taka formuła dopuszczalna przez prawo, one były powtarzane, rozumiem, kilkukrotnie czy kilkudziesięciokrotnie, to jest dopuszczone przez prawo. Znaczy też pytanie, czy ustawa powinna takie możliwości dopuszczać. To jest kwestia do pytania wykonawców, miejmy tego świadomość. No i teraz już jest zezwolenie to na kilka lat, bo wspólnota wyraziła zgodę z tego, co rozumiem, bo jest wymagana obligatoryjnie do zezwolenia na kilka lat do sprzedaży bądź podawania alkoholu zgoda tutaj wspólnoty, czyli właściciela budynku, w którym ma być ten alkohol sprzedawany bądź podawany. Zdarzają się sytuacje, gdzie w związku z brakiem takiej zgody nie wydawane jest zezwolenie na sprzedaż alkoholu, no ale tutaj była jakaś proteza, rozumiem, dopuszczalna przez prawo, ale rzeczywiście można rozmawiać, czy takie rozwiązania powinny być dopuszczalne w ogóle przez ustawodawcę. Ale to już jest debata na poziomie sejmowy na poziomie ustawodawczym, prawda? Ja mówię, jakie mają możliwości teraz gminy do regulowania tych kwestii. Na ten temat wypowiadały się sądy wielokrotnie, orzecznictwo też przed tym spotkaniem mocno przeanalizowałem. Rzeczywiście te ograniczenia czasowe
czy też rozróżnienie tych, którzy podają, a sprzedają alkohol, były już omawiane i pojawiają się jako przedmiot zainteresowań sądów i niestety czy stety sądy orzekały tak, a nie inaczej, więc to wymagało zmiany. To, że nie można rozróżniać podmiotów gospodarczych ze względu na to, że są, jest sprzedawany alkohol na wynos bądź jest podawany na miejscu, ponieważ to narusza wolność gospodarczą wpisaną do konstytucji, a przede wszystkim nie jest określone i dopuszczone w ustawie. Okej, jak to sformułowało, to punkt ustawy, żeby jeszcze taki szerszy... Z którego roku ta ustawa... Ja powiem tak, ta ustawa na pewno była wielokrotnie nowelizowana, bo samorządu terytorialnego, gminnego w latach słusznie minionych nie było, szanowni państwo, także ta ustawa na pewno była poddawana nowelizacji. Ale nie w tym obszarze, żeby podzielić, dać możliwość zarządzania gminy. Ja powiem tak, nie, znaczy jeżeli chodzi o gminy, no to... Samorząd gminny, szanowni państwo, powstał w 1990 roku, to wszyscy wiemy, więc od tego czasu, jeżeli w ustawie jest wpisany organ gminy i możliwości organów gminy, no to to są już jednak lata 90. Tak wnioskuję, to jest proste wnioskowanie, to jest kwestia logiki. Natomiast to jest też temat uregulowania. Znaczy to nie jest tak, że ktoś z AMON-em mówi, że tak nie wolno i absolutnie nie. Tylko to wymaga zmiany ustawy. Nie ma problemu. Znaczy, jeżeli większość parlamentarna, jakakolwiek ona nie będzie, postanowi, że chce dać możliwość na przykład gminom wprowadzania regulacji związanych z czasem sprzedawania alkoholu, albo rozróżni, aczkolwiek to będzie dyskusyjne konstytucyjnie, rozróżni podmioty ze względu na sprzedaż, a podawanie, aczkolwiek pokusiłbym się o nawet stwierdzenie, że mogło to być rozwiązanie zgodne z ustawą zasadniczą, wtedy nie byłoby problemu, jeżeli chodzi o możliwości gminy. W tym momencie jesteśmy związani ustawą. Coś z tą ustawą robiła w taki sposób, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców? Czy pan kojarzy? Może? W ten sposób. No. Jestem radnym Rady Miejskiej, ustawą zajmuję się jako aktem, który obowiązuje mnie również jako członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, również orzecznictwo. Jesteśmy teraz na etapie też skargi kasacyjnej związanej z uchwałą naszą miejską, bo może państwo tego nie wiedzą, ale jest skarga kasacyjna, ponieważ określenie najbliższej okolicy występujące w uchwale obecnie zostało zaskarżone przez... Już nie pamiętam jaki podmiot, ale w pierwszej instancji gmina przegrała, zaskarżyła orzeczenie WSA do NSA i będzie to rozpatrywane, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Więc czyli nie ma pan danych, co się działo w Sejmie? Nie mam danych, kwestia, jeszcze jedna rzecz, kończąc, Kraków, bo podaliście w zaproszeniu, powiedzieliście, że w Krakowie na rynku nie ma sklepów monopolowych. Oczywiście, jak ostatnio byłem w Krakowie, bo chcę być precyzyjny, na samym rynku nie kojarzę sklepów monopolowych, ale jeżeli rynek potraktujemy troszkę szerzej, czyli ulice przynajmniej prostopadle odchodzące od rynku i w kierunku plan, no to tam są sklepy monopolowe. Alkohol na plantach jest spożywany, jest to zjawisko, które też w jakiś sposób tam może niepożądane, ale występuje. Więc w Krakowie też jest trochę inna sytuacja ekonomiczna. Po pierwsze, na rynku chyba, jak z tego co mi koleżanka rada krakowska, tam praktycznie nikt nie mieszka, o ile w ogóle ktokolwiek mieszka. To jest pierwsza rzecz. To jest różnica między Krakowem. Między Krakowem, mówię, być może nikt nie mieszka, jak ktoś mieszka, to jest bardzo mała grupa. Druga kwestia to jest właśnie tego alkoholu, który jest w obrębie Starego Miasta zamkniętego plantami. Więc, no i oczywiście trzecia, no to chciałbym i życzyłbym sobie, żebyśmy w Łodzi tylu turystów, co w Krakowie rocznie mieli nawet połowę na początek, to rzeczywiście też się zmieni popyt na usługi na ulicy Wojtkowskiej, to też w jakiś sposób ma znaczenie. Kończąc emisję, to jest tak, że tutaj ciężko dwie strony zadowolić. Znaczy, tu jest potrzebny dialog i rozmowa. Cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy, bo jeżeli nie ma tego, no to czasami małe zmiany powodują, że druga strona jest w stanie je uznać, zaakceptować. Oczywiście właściciel sklepu czy jakiegoś punktu gastronomicznego może po prostu zmienić godziny otwarcia sklepu. To nie musi być narzucone, tylko on może też w jakiś sposób ze wspólnotą to ustalić, porozumieć się. Podstawową kwestią takiego zdrowego funkcjonowania, tak mi się wydaje, jest po prostu dialog i rozmowa. W centrum miasta nie unikniemy jednak takich
na Piotrkowskiej szczególnie nie unikniemy jednak takiego nocnego życia, bo to jest immanentna cecha ulicy Piotrkowskiej, która zmieniła swój zdecydowanie przez ostatnie lata. Ale dobrze, że o tym rozmawiamy, a mówię, jeżeli chodzi o prawo, to formułować, konkludować, ale w stronę ustawodawcy, bo tam rzeczywiście są narzędzia, jeżeli chciałby ktoś i chciałoby się zmienić to, co obecnie obowiązuje. Nie poddaję oceny, czy ta ustawa teraz jest dobra czy zła, ale mówię, że tak jest obecnie prawo, takie są przepisy i też organy gminy, ale i to wiąże też z członków wspólnoty właścicieli i przedsiębiorców, takie obowiązuje. Dobrze, to ja oddam głos teraz panu dyrektorowi, biura architekta. Natomiast zacznę od tego, że w pewnym momencie, kiedy był głosowany temat parku kulturowego, też na początku chciałbym, żeby pan wyjaśnił, bo z naszej takiej sądy, może nie reprezentatywnej, ale wynika, że mało mieszkańców jeszcze dzisiaj wie, co to jest park kulturowy. I tam w pewnym momencie pojawił się taki zapis, właśnie zakaz sprzedaży alkoholu na Piotrkowskiej. On później w wyniku konsultacji społecznych został zmieniony. Chciałbym tutaj też, żeby w pewnym momencie pan położył akcent na tą kwestię. Ale na początku jakby pan powiedzieć w ogóle, czym jest park kulturowy. Podejmę taką grubę, proszę Państwa, chociaż pewnie lepszy w tym wyjaśnieniu, przepraszam, byłby konserwator miejski, ponieważ to z inicjatywy konserwatora miejskiego taki twór jak Park Kulturowy został powołany. Ale postaram się Państwu wyjaśnić, bo to jest nie jedyny płaszcz, można powiedzieć, dodatkowego prawa, czy dodatkowej nazwy położony na ulicy Piotrkowskiej, ale jeszcze jest tajemnica tak zwanym pomnikiem historii. Oprócz tego, że jest trzeci garnitur ochrony kulturowej tego miejsca, czyli obszarowy wpis do rejestru zabytków, tak zwanego rejestru wojewódzkiego. Więc mamy dosyć dużo ochrony kulturowej, z których jedną jest park kulturowy. Za chwilę więcej o parku kulturowym, a jeszcze wrzucę jedno zdanie do dyskusji o rynku krakowskim. Proszę Państwa, jest kilka co najmniej sklepów sprzedających alkohol na samym rynku i w jego rejonie w ogóle. To są sklepy typu Carrefour, Mini Carrefour i Żabka. To są formalne sklepy. W tym sezonie została utworzona Żabka na samym rynku. Bardzo ładny sklep, zresztą urządzony w dobrym takim designie, powiedziałbym, eklektycznym, a nie oryginalnym jak inne tego typu sklepy. To na marginesie, żebyśmy nie uprawiali mitów, które są niezgodne z rzeczywistością. Natomiast park kulturowy to jest kategoria, która przede wszystkim została powołana po to, żeby tworzyć administrację chroniącą rozwój architektoniczno-budowlany w szerokim rozumieniu tego słowa danego miejsca. Park kulturowy ulicy Piotrkowskiej był wzorowany na parku kulturowym właśnie krakowskim, który został powołany w obrębie plan jako chyba pierwszy tego typu twór w miastach, bo samo pojęcie zostało kiedyś wprowadzone do ustawodawstwa tak naprawdę po to, żeby chronić rzeczywiście założenia pałacowo-parkowych. I on w strukturach miejskich na skutek działalności konserwatorów, którzy zajmowali się miastami, uległ rozszerzeniu. Krakowski Park Kulturowy był pierwszą taką próbą dosyć udaną i został tak naprawdę powołany po to, żeby zwalczyć absolutny chaos reklam i szyldów w tym zabytkowym rejonie, czyli rynku i wszystkich uliczek towarzyszących je. I w zasadzie 98% tej roli spełnił, czyli Kraków i jego otoczenie, to miejsce stało się przykładem, jak można uporządkować chaos reklamowo-wizualny zabytkowej części miasta. Natomiast jednocześnie sam zapis ustawowy, czy też definicja parku kulturowego, najkrócej mówiąc, sprowadza się do tego, że to jest taki twór, który stanowi pewien rodzaj administrowania danym rejonem. Oczywiście o ograniczonym stopniu, nie wchodzącym w relacje z innymi przepisami już odrębnymi, szczegółowymi, o których tu była mowa, i wielu innych, o których tu nie było mowy,
regulującymi działalność gospodarczą, prawną, budowlaną itd. itd. Park kulturowy nie jest w stanie podważyć na przykład prawa budowlanego. Tylko musi się mieścić w dialogu. Ale jednym z ważniejszych zadań również parku kulturowego, o czym ustawodawcy mówili i w komentarzach piszą, było wymuszenie zrobienia planu miejscowego na obszarze parku kulturowego. W definicji parku kulturowego wręcz jest zobowiązanie gminy do tego, żeby plan miejscowy zrobić. I to w przypadku Krakowa, jak i Łodzi się stało. Plan miejscowy na obszar parku kulturowego jest już przyjęty. Czyli to zrobiliśmy. I to administrowanie oczywiście jest uzależnione od brzmienia uchwały gminnej powołującej park kulturowy. Ale przesłania istoty tego utworu jednak nie jest najważniejsze to, jak wpływać na regulację funkcji, czy też sposobu funkcjonowania takiego czysto społeczno-gospodarczego, tylko jak regulować to funkcjonowanie, żeby ono nie szkodziło kulturowej wartości danego miejsca. Czyli inaczej mówiąc, nie szkodziło, nie niszczyło tej tkanki konserwatorskiej, czyli tej tkanki zabytkowej. To jest najważniejsze zadanie. I nie starajmy się wrzucić w tą definicję, czy w to narzędzie prawne zbyt dużo, dlatego że wtedy zmusimy nie te części urzędu do działalności, do której nie są powołane. Parkiem kulturowym zarządza struktura konserwatora miejskiego. W jaki sposób konserwator miejski ma decydować, kto, kiedy i jak dużo ma pić? To jest absurdalne po prostu. Nie oczekujmy. Trzeba po tego od konserwatora miejskiego odpadnić w dużym. Trzeba wchodzić inne narzędzia, jeżeli chcemy panować nad tą sferą, ale nie w tym dokumencie. No i na koniec jeszcze, jak jestem przy głosie, to nie uda mi się jeszcze raz. Nie, uda się, uda. Wiesz, jak to zrobię pisami, więc muszę Państwu powiedzieć, że... Ale nie odpowiedział Pan dalej na moje pytanie. Odpowiedział. Czyli ta kwestia, że w pewnym momencie w regulaminie parku kulturowego w Łodzi było ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie Piotrkowskim. Nie pamiętam tego momentu, później nie pamiętam, to czy to było wyrzucone. To ja mogę. No. Żebyście Państwo też wiedzieli, było to w regulaminie, a później zostało to usunięte w wyniku konsultacji społecznych. Natomiast te konsultacje społeczne, bo jest raport, który jest dostępny również nas, opublikowaliśmy go na Łodzianie decydują.pl na stronie, więc Państwo możecie sobie go zobaczyć. Więc konsultacje były przeprowadzone między 26 maja a 6 lipca 2015 roku. I przed tymi konsultacjami w regulaminie było ograniczenie sprzedaży alkoholu na Piotrkowskiej. W tych konsultacjach, które polegały na dwóch spacerach po Piotrkowskiej i na czterech spotkaniach, w dwóch spacerach wzięły udział cztery osoby w tych dwóch spacerach. Tak? I później w tym raporcie, który po prostu tutaj mam, jest taka tabelka, która informuje, że propozycje zgłoszone w trakcie spaceru. Uczestnicy byli przeciwni ograniczeniu godzin sprzedaży alkoholu w sklepach na Piotrkowskiej. Stanowisko prezydenta. Proponowany postulat został w całości uwzględniony. Usunięto zapis dotyczący ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Więc w wyniku jakby konsultacji z czterema osobami, to był projekt regulaminu. To był projekt regulaminu, natomiast na konsultacje, no jakby wynik polegał na tym, że cztery osoby się wypowiedziały. Oczywiście to jest też wina, mieszkańców, że nie wzięli w tym udziału w jakiejś większej grupie, tak? Nie można się jakby... Trzeba było spacerować, dokładnie tak jak pan dyrektor mówił. Natomiast z drugiej strony, jakby niezależnie od tej sytuacji, fakty są takie, że na podstawie opinii czterech osób zdecydowano nawet się na wyrzucenie tego zapisu z regulaminu, więc
To jest zastanawiające, ja do tego wrócę za chwilę. Panie dyrektorze, końcówka? No, nie znam tej fascynującej historii. Tak, to jest naprawdę ciekawe, jak my to zobaczyliśmy, to widzieliśmy, czy mamy się śmiać, czy płakać. Muszę powiedzieć, że ja obserwuję postanowienie takich sprawiedliwych studentów, na mnie zawsze jest tak dużo miejsca, żeby wyjaśniać tak dogłębnie. No. I myślę, że no... Ale ładnie wyspętował. Tak, ale sądzę, że powodem poprawiania pierwotnej tego pierwszego projektu uchwały opartej przewodniczącej było dużo. Ja myślę, że i tak nie jest to dokument idealny i jego definicja idealna, więc... Dobrze. Dziękuję za to wprowadzenie. Panie profesorze, pan tutaj jakby mógł się odnieść do tej wypowiedzi, bo tu dużo się pojawiało kwestii związane z architekturą. Nie, mało. Mało. To ale proszę pan. Proszę ja powiem, że ja lubię. Dobrze. Ostatnio pojedę majstra bardzo chętnie, zwłaszcza jak jest zimno, jak gdzieś tam coś chodzę, oglądam, to sobie wpadam do knajpy i piję lampeczkę i do majstra. Bardzo mi to się podoba i proszę, żeby to zmieniać. A co w tej godzinie, panie profesorze? No właśnie, tak nie można dużo. A co z tą Piotrowską, pana zdaniem? No, strategicznie. Muszę się obudzić w związku z tym, bo jakoś te kwestie wódczane uważam za oczywiste i to można boleć nad tym, że kraj jest na tyle niedoskonały, że jakaś ustawa jest idiotyczna, która nie rozróżnia wódki kupowanej do obiadu od wódki kupowanej, prawda, z wynosem na ulicę. No to jest po prostu coś koszmarnego zupełnie i naprawdę muszę powiedzieć, że gratuluję sprawującym władzę poszczególnym partiom, że tego nie zauważyły, prawda, zmieniając jednocześnie tysiące innych przepisów. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o meritum, znaczy oczywiście ja nie chcę tutaj deprecjonować, państwa spokój jest bardzo ważny, prawda? I jak gdyby, tylko z drugiej strony zawsze i wszędzie jest ten konflikt. Jak mamy Śródmieście, to to Śródmieście ma rozmaite sposoby wykorzystywania, prawda? Ma ludzi, którzy chcą w nocy coś robić i ludzi, którzy chcą spać. I to się wszędzie, w Krakowie też jest ogromny problem z tym, tylko na szczęście na tym rynku już nikt nie mieszka, tak? Tylko pytanie, czy na szczęście. Czy to dobrze, że nie mieszka? No więc właśnie, myślę, że jednym ze szczęść jest to, że przy tej Piotrkowskiej jeszcze mieszkają. I tak naprawdę Łódź ma tę specyfikę, że ma ten klawy po fabryce. Może trzeba, albo ma na przykład jakieś kamienice, gdzie nie mieszkają, tylko są na przykład z biura. Może to tam powinno być kumulowane życie nocne, prawda? A może to też nie jest taki wielki problem powiedzieć, że rzeczywiście wódkę na wynos się sprzedaje do godziny pierwszej i tyle, no i koniec, a co do 22. Komuna mogła prowadzić od 13, dlaczego postkomuna nie może prowadzić od 20 do 22? No co to za problem? Konsumpcyjne, nie wynoszą. Nie, ale tutaj, nie, właśnie ja już tego nie rozumiem do końca. Wydaje mi się, że konsumpcyjna wódka to nie jest jakiś problem, no ona kosztuje więcej, w związku z tym też trzeba liczyć te ramki już tak. Dokładnie. Dobrze, zostawmy ten problem. Ja mam zupełnie inny problem, który chciałem tutaj, do którego chciałem nawiązać. Troszeczkę do tego też nawiązać, co się tu przewijało, mianowicie ta zmiana funkcji Piotrkowskiej. Tak, dokładnie. I to mnie chyba najbardziej interesuje tym wszystkim, dlatego że boleję nad tym, że miasto Łódź należy do takich miast zupełnie dziwnych, chociaż chyba też już coraz bardziej może symptomatycznie dla Polski w ogóle, że tutaj to w tym, co jest przestrzenią publiczną, przestrzenią miejską, ulicą, która należy do wszystkich, czyli przed własnością gminy, czy nawet państwa, bo to też różnie bywa, nie ma już sklepów. Sklepów, które by się chciały. Znaczy one są, a jednocześnie ich nie ma. I to jest też cały paradoks. Jakbyśmy chcieli coś przyzwoitego kupić, coś ładnego, nacieszyć swoje oczy ładnymi wystawami, to ja nawet nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek w Łodzi można to oglądać, bo nawet nie jestem pewien, czy po tych galeriach mają wystawy. Tam mają przysyłane z centrali prawda, sposoby, wszyscy dekorują wedle pewnych zasad i to wcale nie jest takie fajne. Prawdziwych witryn już prawie nie ma. Ale to chyba wolny rynek tak uczynił z tej Piotrkowskiej coś takiego. No, wolny rynek, którym się na to pozwoliło, prawda? Bo to jest cały widz. Jak się pozwoliło, to się ma wolny rynek. No, wolny rynek nigdzie, tak naprawdę to nigdzie nie ma wolnego rynku. Zawsze jest pewne, są pewne ramy prawne, przepisów, nie wiem. Przypisanych, niepisanych, które decydują o tym, gdzie ten wolny rynek się przejawia i w jaki sposób się przejawia. W związku z tym chciałem powiedzieć, że jest to
straszne, dlatego że poza Ameryką, być może północną, w której nie byłem, nie będę, nie ma chyba takiego środowiska, w którym by tak wymarł handel w mieście, prawdziwy tak. Tak wymarło miasto. No może miasto właśnie nie wymarło, to też jest cały paradoks. W tej urbanistyce, jeżeli to tak mówi, to strasznie trudno jest powiedzieć coś jednoznacznie i nie znaleźć kontrargument. Zawsze jest jakiś kontrargument, zawsze gdzieś coś jest lepiej. I zawsze jest gdzieś gorzej, prawda? Ale generalnie handlu nie ma. Jeżeli bym chciał pójść na zakupy Maciuszkowską, no to bym poszedł najwyżej po rękawiczki. Bo i to rzeczywiście jest chyba ostatni sklep, który został jeszcze prawdziwy, gdzie naprawdę wiedzą, co sprzedają, potrafią doradzić. I chwała im za to. Ale to ja się ubieram wstępnie do Piotrkowskiej Omry. Piotrkowska to chyba 9. No to jest drugi, tak? Panie profesorze, dlaczego tak się stało? Przecież tutaj wiadomo, dlatego że handel uciekł do galerii, do przestrzeni prywatnej, które były lepiej zarządzane, mają tę klimatyzację, której Piotrkowska nie ma i nic nie będzie, prawda? Więc musi, no tym niemniej, to nie jest trend, który jest nieuchronny. I wbrew temu, co jeszcze ja osobiście słyszałem na jakiejś jednej z tysięcy konferencji w latach 90., to zawsze powtarzam, bo dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, negatywne, że sławny naukowiec, prawda, warszawski powiedział się publicznie, że tak będzie. I jednocześnie, że tak będzie, że sklepy uciekną z miast do galerii. I nie ma na to rady. Ja mu wtedy poradziłem, żeby się przejechał tramwajem numer 5 we Wiedniu i zobaczył, czy rzeczywiście uciekły. Akurat tramwaj paraduje z dużą ulicy, gdzie po prostu te sklepy są, różnej klasy. Wszędzie są, w każdym normalnym, cywilizowanym mieście są. Tylko w Łodzi jakimś cudem nie ma. Albo jak nie ma, a może nie, że nie ma, to są dwa. Więc dlaczego? Więc i teraz właściwie do pewnego stopnia jednym z takich celów, oczywiście trudno powiedzieć, ale nie mogę zastawiać żadnych celów, bo nie mam żadnej pieczątki. To pieczątki mogą zestawiać cele i mogą je realizować. Ja mogę to podpowiadać i podpowiadałem przez długie lata, co można by było zrobić, żeby uruchomić tę Piotrkowską, żeby przywrócić albo żeby zatrzymać upadłość handlu. Bo ta Piotrkowska tak naprawdę może nie upadła, tylko się zmieniła po prostu w takie stare miasto, gdzie ludzie przychodzą, żeby pobyć w knajpie. Ale w dzień nie przychodzą, nie są to urzędnicy, ludzie, którzy tam mieszkają, przemykają i tam w tych knajpach nikogo nie ma, dopiero wieczorem się to, że się zaczyna, nie jest to chyba najlepiej dla dobrego adresu, który było centrum Piotrkowska i dla centrum miasta. No i na przykład, proponowaliśmy, kiedy jeszcze Prolewica była robiona, to było takie opracowanie, zlecenie Kropiwnickiego, Uniwersytet Politechniki Ontologii, które robiły 2003-2006, jeśli dobrze pamiętam. Tam było zaproponowane, zróbmy taki tramwaj na Piotrkowskiej, bo przecież o wprowadzeniu samochodów nikt nie mówił, bo przecież wiadomo, że raczej samochody nie powinny na Piotrkowskiej jeździć, powiedzmy, bardziej niż jeżdżą. Może powinny jeździć mniej nawet, ale także nie o to chodziło. Chodzi o to, żeby dać coś innego. Prawda? Ta ulica nigdy nie będzie taką przestrzenią, jak krakowski rynek, że tam się trzeba zgrupować. Bo ta ulica to jest wnętrze podłużne. To nie jest plac. Place trzeba sobie stworzyć. I tego też nie byli w stanie w Łodzi śmy zrobić. Prawda? No ja mówię, że ja nie mam pieczątki żadnej. A można było, ale się nie zrobiło. Tylko place stworzył kapitał prywatny. Kapitał prywatny stworzył rynek manufaktury. I teraz także to życie przeniosło. I to jest oczywiście jakaś sytuacja, którą mamy do czynienia i którą trzeba teraz walczyć. Nawet powiedziane było gdzieś wtedy, zróbmy taki tramwaj, który wyciągnie ludzi z manufaktury i przewiezie przez Piotrkowską, dowiezie do Galerii Łódzkiej. Obecnie urzędująca pani prezydent, niedługo po nas po objęciu pierwszej kadencji, ten temat jak gdyby zrekstowała, powiedziała nie. I tylko poszło w kierunku zrobienia nawierzchni. Która ta nawierzchnia, jak donoszą mi, niewiele handlowi daje, bo sklepy podobno nic nie czują dobrego. Ja też od Państwa się chciałem dowiedzieć, czy cokolwiek to zmieniło. Te miliony, które tam zostały włożone, tą nawierzchnię. Oczywiście gastronomia się poszła do przodu, ale handel w ogóle nie ruszył. No, panie co, że jest? Jeszcze kilka punktów, bo jeśli można. Proszę do komu czy profesora. Ale na pancie mam 7 punktów. Ale tak sprawnie, panie profesor. A tak może sprawnie, tak, bo czy my będziemy mówić coś powiedzieć. Stacja kolei podziemnej, która tam się ma budować, została w 2010 roku wykluczona, również przy udziale czynników miasta, w ogóle z projektu. I na ten temat trwały zakulisowe bardzo działania,
ludzi bliskich urzędu urzędowi marszałkowskiemu i w końcu w 15 roku udało się to przeforsować. Tylko że ta stacja jest odsunięta od Piotrkowskiej, ona będzie za Kościuszki właściwie. Zaczyna się, co prawda będzie na placu po synagodze, ale jakoś nikt nie dba o to, żeby ten plac po synagodze zrobić takim odre. A powinno to być jednym z podstawowych celów tego miasta. Dlaczego? No bo plac jest prywatny, ale nikt nie chce ruszyć prywatnej własności. Kolejny przypadek, kiedy prywatna własność, że gdyby ciągnie to miasto na sznurę we swoim kierunku. Trzeci punkt, no, kolejny punkt, prawda? Jeżeli już mamy kwestie, mamy wielkie generatory ruchu, te wielkie molochy handlowe, Galeria Łódzka i Manufaktura, jeden z podstawowych rzeczy, które powinno się zrobić, to jest tak ukształtować przestrzeń, żeby się pojawiły bardzo proste i zapraszające łączniki strukturalne pomiędzy tym starym i tym nowym, pomiędzy tym klimatyzowanym i tym pod chmurką. I teraz co się dzieje? Zrobiono trasę WZ, gdzie w miejscu, gdzie mógł być piękny park liniowy, zarządzono budowę tak zwanego tunelu otwartego. Co tylko odstrasza jeszcze bardziej ludzi niż przyciąga. Nawet nie wiem, czy przedtem nie było lepiej. W miejscu, gdzie jest kwarta pomiędzy Placem Wolności a Manufakturą, a Poznańskim, konkurs, który był lat temu kilka na tak zwane źródła piotrkowskiej, większość prac dawała odpowiedź prostą. Zróbmy pasaż pomiędzy jednym i drugim. Co mamy dzisiaj? Pasaż został wykluczony w jakichś zakulisowych rozgrywkach, ale mamy dzisiaj plan miejscowy, którego się cieszy pan architekt miasta, a ja się na niego niestety bardzo zżywam, dlatego że ten plan miejscowy takie połączenie wyklucza, nie ma tego już. Mimo tego, że mamy inwestora, który buduje na rogu biurowiec. Tylko tak go buduje, że on nic nie będzie zapraszać do tej Piotrkowskiej. A trzeba było go zmusić, żeby właśnie coś zapraszało. Może trzeba było zrobić galerię Wiktora Emanuela, prawda? Z przeszklaną na górze i zrobić tam sklepy. Ale tego nie zrobiono. Można było zrobić na dziesiątki sposobów. Nie ma. Temat guma. Czyli dwa możliwe łączniki leżą. Ja już nie mówię o połączeniu z Amiszę, czyli z OFF Piotrkowską, bo to wszystko jest możliwe do zrobienia, ale się tego nie robi. No, no i a potem, proszę Państwa, jeszcze na koniec mogę tylko dołożyć. Właściwie już o wszystkim powiedziałem, punkty gdzieś przeleciały. Mogę tylko powiedzieć o transporcie publicznym. No, jeżeli się traktuje Aleje Kościuszki jako trasę, kiedyś trasy zbiorczej, podobno w tym nowym studium ma to być obniżona ta klasa, ale pewnie cały czas nikt nie chce w mieście, a dochodzą do mnie słuchy, że nikt nie chce ograniczenia ruchu na Kościuszki i stworzenia po prostu pewnego rodzaju przestrzeni publicznej, żeby tej Kościuszkiej mogła towarzyszyć, gdzie się dojeżdżało wszystkim tramwajem. Samochodem też, ale przede wszystkim tramwajem. I powiem Państwu, że stan transportu publicznego opisują dwie rzeczy. Mianowicie brak peronu na ulicach poprzecznych, Zielona, Pomorska, gdzie starsi ludzie nie mogą wsiąść do wagonu, ponieważ wagony są niedostosowane dla osób starszych, a to będzie problem, który będzie narastał. I opisuje druga sprawa, ten fatalny, ten karygodny przecisk taki na przystanku, na wysepce przy synagodze nieistniejącej, prawda, przy Zielonej, gdzie ludzie muszą chyba chodniczkiem szerokości 1,5 metra się przeciskać, żeby wejść w ogóle w kierunku chodnika. To jest poziom myślenia o mieście. Dopóki się tego nie zmieni, a jeszcze jest jedna najważniejsza sprawa, która mi ucieka. Mamy pustkę, proszę Państwa, w Śródmieściu, zakaz handlu. I teraz w każdym mieście europejskim, które ja znam, przyzwoitym, mamy do czynienia z handlem wielkopopulatorowym w Śródmieściu, który jest tam po to, żeby jakąś synergię prowadzić między tym, co istnieje stare i tym, co istnieje nowe. Oczywiście można to zrobić w sposób karygodny, żeby się bunkier, który będzie zabierał, wysysał te soki z miasta, ale można tak wpisać w strukturę zabudowy, żeby to po prostu była rzecz, która temu pięknie towarzyszy i to dopełni. Tymczasem w planie, który pan architekt miasta tak niezwykle sobie ceni, jest wyraźnie napisane, żadnego handlu popularowego powyżej 2000 m2. No więc żadnego pasażu Wiktora Mandura nie będzie po prostu. Można sobie to od razu wykreślić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz panu prezesowi Fundacji Ulicy Piotrkowskiej oddam głos, a później pani wiceprzewodniczący. Pamiętam o wyjściu i zaraz pierwszy głos pójdzie po. Dziękuję bardzo. Wobec tego bardzo krótko. Jest taką wątpliwość właśnie, czy może tak nie przełamać coś pozytywnym. Tylko, że trudno to zrobić.
Ja oczywiście nie roszczę sobie prawa, żeby podsumować zbyt czasowy przebieg dyskusji, ale mi tak samo przez się nasuwa, żeby w ogóle zadać sobie pytanie, jaka jest rola samorządu miasta w tym, żeby rozwiązać problem. Ja oczywiście nie potrafię rozwiązać problemu kluczowego, znaczy dwóch panów, którzy po prostu mają rzecz, którą należy rozwiązać, mogę tylko próbować zidentyfikować przyczynę, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji, myślę, że w jakimś sensie karygodnej doszło. To znaczy tak, ja sobie wyobrażam, ja w ogóle mam w sobie też, że praktycznie w Polsce samorządu nie ma. Jest na papierze, on jest zapisany w konstytucji, on jest w tym, że się co parę lat głosuje na wójta, burmistrza. Ale przepisów wykonawczych go nie ma, proszę Państwa. Bo jeśli to, czy samorząd w ogóle może powiedzieć właśnie, czy kupić litra wódki, czy pół litra, czy setkę, to można do 13, czy po 13, czy do 1 w nocy. I trzeba to centralnie w ogóle tym sterować, w sensie wprowadzać akty prawne centralne, które dopiero samorządowi na to pozwolą, żeby podjął decyzję, że na przykład na Piotrkowskiej nie wolno, a poza wolno, to jest pierwszy przejaw. I takich jest wiele. To, że samorząd na przykład jest bardzo ograniczony w ustanowieniu stawek podatku od nieruchomości, opłat za parkowanie przy ulicach, bo tam można tylko do 6 zł maksymalnie za godzinę i tak dalej. Wiele jest takich przykładów. A moim zdaniem samorząd jest część pośredniej między tymi dwiema skrajnościami. Jeden to jest taki wielokrotnie powtarzalny wolny rynek, który wszystko doskonale reguluje. Jak doskonale reguluje wolny rynek, jak ludzie potrafią się ze sobą porozumieć, no to mamy tutaj case. No jak dojdzie do konfliktu, no nie są w stanie się porozumieć, bo mają dwa sprzeczne interesy i to jest dość normalne. To jest taki dyskurs neoliberalny. Zapewne przyszła mi się dowcip, ile neoliberalny, to trzeba, żeby wiedzieć, że rób. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie. Żadnego. Bo gdyby była potrzeba wkręcenia żarówki, to wolny rynek sam wyregulowałby ten problem. Ale na drugiej skrajności mamy oczywiście do tego strukturę państwa, która jest równie doskonała jak ten hipotetyczny wolny rynek, którego nikt nie widział, czyli ustawy na przykład o alkoholizmie, które już tam dalej z 80. O właśnie, no dokładnie. I wszystko jest skomplikowane, albo się okazuje, że są jakieś regulacje prawne pod tytułem park kulturowy, co z jednej strony wydaje nam się, że one to powinny bardziej regulować estetykę w mieście, ale okazuje się, że czas czy sposób sprzedaży alkoholu też tam można wpisać, ewentualnie w konsultacjach społecznych wyleć. Czyli można, czy nie można w tym parku kulturowym. Wszystko to jest skomplikowane, a samorząd ma troszeczkę związane ręce. A powinien być tutaj aktywnym podmiotem, to znaczy samorząd powinien rękoma specyficznych urzędników, to znaczy takich, którzy czasami jak trzeba są prawdziwym urzędnikiem, czyli po prostu stosują się literalnie do przepisów prawa, ale czasami są też człowiekiem, który wychodzi do ludzi, przecież jest instytucja menedżera Piotrkowskiej i z ludźmi rozmawia. I na przykład idzie do Piotra Dobierały i mówi, że jest konflikt i może trzeba będzie wprowadzić sprzedaż alkoholu do godziny tylko 12 w nocy. Ale może powiedzieć, że nie od jutra, tylko za 5 lat, żeby miał czas się do tego dostosować. No takich instrumentów nie ma, takich pośrednich, bo dla mnie samorząd terytorialny to powinna być taka struktura pośrednia pomiędzy tym państwem, który w sposób scentralizowany to reguluje, a pomiędzy wolnym rynkiem. Nie ma wielu instrumentów samorząd niestety takich szczegółowych, albo one są ułomne, żeby to zrobić. Uważam, że to jest jednak duży problem. Mało tego, samorząd terytorialny nie ma nawet wiedzy, jak to robić, nie ma informacji. Pan tutaj fajny przykład podał z Westminster, jakie są obroty w funtach, w tysiącach czy milionach funtów. Proszę powiedzieć, jakie są obroty w Łodzi, albo w Warszawie, albo w Krakowie. Jakie są instrumenty, żeby państwo wiedziało. Nie mamy takich danych, nie mamy takich badań. Także to jest taka kwestia ogólna, o której chciałem powiedzieć. A szczegółowa dotyczy samej Piotrkowskiej. No, miałem okazję oczywiście uczestniczyć, zresztą jak większość tutaj z nas obecnych przy konsultacjach tego, co potem nazwano strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej, a potem realizowano to, kolejne ekipy rządzące to realizowały. Proszę Państwa, to był 2009 rok. W 2009 roku przyjęto uchwałę Rady Miejskiej ten dokument. On w zasadzie już dzisiaj nie obowiązuje, ale jest realizowany w pewnych częściach, które są uznane, że są ważne. I chwała za to. I proszę Państwa, naprawdę bardzo wiele rzeczy w stosunku do tego, co było w 2007-2008, jeśli chodzi o estetykę, jeśli chodzi o to, ile osób przychodzi na Piotrkowską, jak są regulowane kwestie ogródków gastronomicznych chociażby, prowadzenie działalności gospodarczych, bezpieczeństwa, tego, że organizowane są eventy w zasadzie co tydzień, można i jest po co przyjść na Piotrkowskiej, bardzo wiele zrobiono. Natomiast uważam, że najsłabiej zajęto się jedną kwestią. I to trzeba wprost powiedzieć, najsłabiej zajęto się kwestią właśnie mieszkania na Piotrkowskiej.
nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tym mieszkaniem, oprócz takiego odpowiedzenia, że jest konflikt między funkcją gastronomiczną a funkcją mieszkaniową. Ta kolejna stanowiska Żywkowska jest tak długa, żeby nie da się te funkcje pogodzić. Nie wprost oczywiście, no nie w jednej kamienicy dyskoteka dla 1000 osób i 15 mieszkań, ale pewnie można to jakoś próbować dzielić odcinkami. Koncentracja mieszkań, gdzie nie ma, gdzie są na przykład problemy, gdzie jest do dzisiaj problem mieszkań socjalnych, a gdzie są ludzie, którzy na przykład chcą mieszkać na Piotrkowskiej. Znowu, ani się tego nie bada, ani się tego dokładnie nie sprawdza i nie ma, nie ma tutaj kwestii mieszkaństwa polityki. Tego mi brakuje, szczególnie w kontekście powrotu miasta do centrum. Tak? Dużo o tym mówimy, ale... Ale badać kto powinien? Myślę, że i miasto powinno finansować takie badania i lokalni, i pozalokalni naukowcy powinni po prostu je realizować, mówiąc krótko. Ale moim zdaniem powinny być środki finansowe dyspozycji samorządu terytorialnego przede wszystkim, żeby taki monitoring prowadzić. Bo to nie są takie czyste, wiedzą Państwo, badania naukowe, że odkrywamy nowe prawdy, tylko monitorujemy procesy, które się dzieją. I tego nam trochę brakuje. Są zręby takich analiz. Są zręby analiz na przykład na potrzeby realizacji programu rewitalizacji. Robiono różnego rodzaju badania ankietowe. No troszkę żal, że one są jednorazowe. Jakby się znalazły środki, żeby one były na przykład powtarzane co 3, co 5 lat. Już teraz naprawdę kończę, znowu brzydkim słowem. W Niemczech jest taka struktura prawna, która nazywa się, i teraz to słowo brzydkie, Stadtentwicklungsplan. Co to jest? To jest, można powiedzieć, taki plan miejscowy, ale dotyczący handlu. W gminach niemieckich robi się właśnie badania cykliczne. Patrzy się, gdzie ludzie chodzą do sklepów, co w nich kupują. Sprzedaje się, w cudzysłowie, po prostu prezentuje się wyniki badań Stowarzyszenia Przedsiębiorców, no bo to jest coś, co w Polsce nie ma miejsca, w Niemczech w zasadzie każdy przedsiębiorca do jakiegoś stowarzyszenia należy, więc oni mogą, są instrumenty konsultowania, więc to jest jakby kolejny troszkę poza naszą dzisiaj dyskusją problem. I oni wiedzą, ile gdzie, w jakich kwartałach mieszka ludzi. Czy ludzie chcieliby kupować na otwartych rynkach, czy może w większych sklepach powierzchniowych, czy w mniejszych sklepach, w mniejszych powierzchniowych sklepach. I co kilka lat aktualizuje się ten plan, gdzie z dość dużą dokładnością się mówi, że na przykład w tym kwartale można jeszcze otworzyć 5 sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych, a tutaj 12 sklepów o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Mało tego, tam się wskazuje również, że są w tym. Znaczy mówi się, czy to są towary z wyższej półki, z niższej półki, czy to może są towary świeże i tak dalej. Pokazuję przykład zza Odry, że to oczywiście wymaga rozwiązań systemowych. To nie da się raz z dnia na dzień zadekretować jakiś plan. To można wprowadzić pierwszy i potem zobaczyć, co działa. Ale są rozwiązania, takie quasi-planistyczne, które po pierwsze dostarczają informacji, ile gdzie ludzi mieszka i co chcą kupować. I na bazie tego, po drugie, próbuje się... Urzędnik to nie ma problemu. Tak? Jeśli ktoś chce wynająć na określoną działalność gospodarczą lokal, to urzędnik wie, czy może wynająć na sklep spożywczy, czy na sklep z alkoholem, czy na pub, czy na cokolwiek innego. Jest po prostu zwyczajnie dużo łatwiej. Ale my niestety jesteśmy na początku tej drogi, bo nie analizuje się tego dokładnie. Dobrze, dziękuję za ten głos. I teraz tak, ponieważ wiceprzewodniczący Bliźniuk wychodzi, to ja mam pytanie do Państwa, czy macie do niego jakieś pytanie? O, jest. To proszę. Pierwsze pytanie to na szybko. Czy z racji, że Pan działa w tej komisji, wie Pan, ile jest wydanych koncesji na alkohol w Śródmieściu? Zasadnicze pytanie, bo o tym debata. Koncesji zero, zezwolę, ja Panu dane mogę, nie mam ich w pamięci teraz. A mniej więcej? Jeżeli chodzi o liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu i... No to może włącznie, włącznie. Na ten moment nie wiem, bo to są dane, które się zmieniają co tydzień. Ja pan nie chce pana wprowadzić w błąd, ja panu podam. Ale nie ma to 10 ton, 20 ton, nie, zdecydowanie więcej w skali Łodzi. Nie chcę panu teraz, nie chcę pana teraz. W skali Łodzi nie, ale pan się pytał o ulicy Piotrkowskiej. Śródmieście. Nie, te dane, chcę być precyzyjnie, napiszę, nie wiem, na swojej stronie internetowej jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro. Nie, nie, chcę panu podać tu panu dane. Co tydzień się to zmienia, natomiast pytanie pewnie do czegoś zmienia, do kolejnego pytania. Czy za dużo, za mało, bo to też się pojawiają. Nie, no zmierza do jednego, że my tutaj dyskutujemy pięknie. Każdy z nas tutaj chce dobrze dla Łodzi. Tylko praktycznie
z racji tego, że wiem i na takich zebraniach byłem setki, dziesiątki i może i tysiące nawet w Łodzi się odbyły, aż osiwiałem, jak się urodziłem w tym mieście. I powiem jedno, z tych dyskusji to tak wynikało, że my posłuchaliśmy, ta strona, tamta strona się wypowiedziała i temat się skończył, jak zwykle w Łodzi. I jak zwykle w Łodzi nic nie zrobiono. A na dzień dzisiejszy wygląda Łódź pięknie, tak pani Jan, jak wygląda pięknie, tylko że niestety przegonił nas Wrocław, za chwilę przegoni nas Białystok i jesteśmy, jak to się mówi, w ciemnej D, przez duże D, a jedynie sensownie to tutaj mówi pan Wesołowski, który po prostu gdzieś tam bywa i widział co nieco i po prostu potwierdzi to, że my jesteśmy na czarnym zadupiu i my nie możemy tutaj, praktycznie my rozmawiamy o jakimś wycinku alkoholu, o czymś. Tu jest temat całej ulicy, całego miasta. Może państwo tego nie widzą, ale po prostu ginie. Dziękuję. A te damy chętnie przeczytam. Czy jest jeszcze jakieś pytanie do wiceprzewodniczącego? Proszę. Czy może pani powiedzieć swoje imię i nazwisko, żeby... Magda Szmit. Czy miasto poprosiłoby się o to, żeby zastosować tak zwane kryterium dochodowe? Czy Łódź magistrat konkretnie jest sobie w stanie policzyć, na jakim rodzaju klienta konkretnie ta ulica w ramach parku kulturowego zarabia? Bo ja mam taką tezę, że ona zarabia na rodzicach z dziećmi. Czyli to są osoby, które po prostu po godzinie 22 idą spać, bo muszą dzieci położyć do łóżek. I to są ludzie, którzy są bliżej mojego wieku niż wieku milenialistów, którzy upijają się do nieprzytomności na ulicy Kaczkowskiej. Bo ja usiłuję sobie zadać pytanie, czy ktoś w ogóle pokusił się o taki bilans zysków i strat. Bo wydaje mi się, że upijające się młodsze pokolenie, które snuje się po godzinie 3 i 4 po tej ulicy, no miasto nic z tego, miasto nic z tego nie ma. Oprócz tego, że ma zdewastowane bramy, kamienice, skwery, powygryzane, czasem nawet dosłownie klomby zielenia. Bo może po prostu to jest takie podstawowe pytanie, na kim my zarabiamy? No jeśli to są rodziny z dziećmi, to naprawdę nie potrzebujemy mieć lokali, w których leje się wódka do białego rana. No. I tyle. Ja jak w uzupełnieniu mam pytanie, jaka jest reakcja na testujące się właśnie postacie? Bo tu jest problem. Nie jest problem, że kupię sobie wódkę pół litra, litra czy gdzieś tam, tylko gdzie ją wypiję. Tu jest monitoring i reagowanie na ewentualnie takie postacie. Gdzie jest Straż Miejska, gdzie jest policja w odpowiednich siłach. Straż Miejska wiadomo, że do którejś tam godziny tylko monitoruje. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie do pana Pawła i żeby go... Ty też pan ma? To ja mam. Pawła? To proszę dwa pytania. Proszę pana, ja mam taką, że pan reprezentuje samorząd. I chciałem zwrócić uwagę, bo pan tutaj był pierwszy, bardzo słusznie poruszył temat. A ja chciałbym taki, odbywa się powszechna gloryfikacja picia alkoholu w Łodzi, a zwłaszcza na Piotrkowskiej. Czym to się objawia? Chociażby ruchomini neonak, alkohol 24 godziny. Czy tego nie można skasować? Ja się przy pana wychowałem na Piotrkowskiej, po 32, znam wszystkie przemiany tego miasta. A to w tej chwili to jest skandal. Ja idę z wnuczkiem, który skończył pierwszą klasę, a tu miga napis alkohol 24 godziny, to on się patrzy, on zaczyna wchodzić i on się zaczyna kształtować, on się zaczyna wychowywać. Ponieważ kościół jest rzeczą stałą, ciągłą, powszechną, obecną, to on się w ten sposób kształtuje. Co, ja mogę mu mówić, że nie wolno, alkohol szkodzi albo coś, czy nie będę mu tłumaczył o ustawach, ale czy nie można... To nic wielkiego. Jak na przykład kiedyś były wyścigi samochodowe, reklamowały firmy tytoniowe. Wprowadzili zakaz firmy samochodowe. Nie upadły, wyścigi się odbywają. Tak samo do... Żeby było można skasować w całym mieście. Ludzie nie tylko na Piotrkowskiej, te wszystkie ruchome napisy wódka 24 godziny. Teraz stałem na przystanku na Zgierskiej, przy Świętej Zianki. Alkohol 24 godziny. Wódka, piwo, leci to wszystko. Zanim zapalił się zielone światło, to ten mój mały czytaj mówi, a co to za sklep? Co to za sklep? No, to jest koszmar. Tak.
parku nie potrzeba żadnego ustawy, nie potrzeba żadnego niczego. A park, który pierwszy poruszył, ma rację, bo ja wiem, co to jest pijaństwo na Kwiatkowskiej, jakie są skutki, jak wyglądały podwórka, było, że były bramy zamykane, to jeszcze jakoś było do opanowania, a tak to jest gehenna. Mieszkałem na Manhattanie, tam powiedzmy na 16 piętrze, przynajmniej z góry to widziałem, jak to się odbywa, na tych ławkach. To jest jedna wielka pijarka. To jest ładnie, rzeczywiście jest ładnie, są przedsięwzięcia najrozmaitszego rodzaju, żeby to wszystko doprowadzić do jakiegoś dobrego stanu, na nawierzchnia, czy tam nie ma połączenia podziemnego, czy coś mniejsza to. Te ogródki do którejś godziny funkcjonują w miarę porządnie, to jest, to kupują po piwie, leją wódkę sobie do tego i czy upijają się. Dobrze, jedno tutaj pytanie i ostatnie i koniec, wypuszczamy pana. Znaczy to nie moje pytanie, żeby na przykład ten temat... Czy gdyby Sejm uchwalił takie przepisy, które pozwoliły Radzie Miejskiej na to, żeby ograniczyć czasowo osiadaczy pochodu, to czy myśli pan, że Rada Miejska w obecnym składzie była w stanie przegłosować taką uchwałę, że powiedzmy po drugiej zakazać sprzedaż alkoholu do pierwszej tyranii, drugiej rady pan... Sprzedaż czy też podawanie? Sprzedaż i podawanie, tak. Jeżeli była taka możliwość. Drugie pytanie, jak do rady głosował personalnie. A trzecie pytanie, czy znane są panu jakiekolwiek zabiegi o tą stronę miasta, żeby zabezpieczyć wyjście z stacji podziemnej z stacji centrum kolejowej na Kwiatkowską? I wyjście z kamienicy, to jest możliwe, na przykład Londynie, takie są sposoby. Także takie trzy pytania. To znaczy, ponieważ pan się zajmuje tymi problemami przeciwdziałania alkoholizmowi, to ja parę lat temu brałem udział w takiej grupie roboczej na Brunińskiego Centrum Służby Rodzinie i te wnioski tam miały być wyżej przekazywane. I pewnego razu właśnie była dyskusja na ten temat, jak ograniczyć, żeby młodzież czy dorośli nie pili. Ja postawiłem proste pytanie, od ilu lat, to była rozmowa jakieś 2 lata temu. Od ilu lat młodzi nie mamy ławek przy Kwiatkowskiej. Jedyne miejsca do tego, żeby usiąść, to są właśnie ogródki piwne. Wobec tego, jeżeli nie wprowadzimy ławek, a to dopiero zaczęło się pojawiać po 20 latach nieobecności ławek. To takie mówite, jak wyciągnąć młodych z podwórek, gdzie mogą sobie popijać piwko na Kwiatkowską? Oni mają stać? Czy będzie rozwinięty ten program? Bo to nie rowery na Kwiatkowskiej są najważniejsze, ale po to, żeby każdy mógł sobie usiąść. Niekoniecznie... Kiedyś były w stanie mieście łatwo. Pytania, rzeczywiście przy wszystkich remontach i inwestycjach trzeba zwracać na tą drobną architekturę jak najbardziej uwagę. Wydaje mi się, że na ulicy Kwiatkowskiej jednak po remoncie pojawiło się trochę ławek, ale nie zawsze są wolne. To tak też z praktyki wiem, jak szukam miejsca, żeby sobie usiąść, więc może ich jest za mało, aczkolwiek są ławki. Wcześniej ich nie było, rzeczywiście, jeżeli ktoś już siadał gdzieś na Piotrkowskiej, to korzystał z tych... Na murku się siadał. Z tych domów, tak. Murki otoczone, znaczy drzewko otoczone, czy tam pozostałości kostką. Także to się zmieniło. Pytanie, czy te ławki mają jakiś bezpośredni wpływ na spożycie alkoholu na Piotrkowskiej, to kwestia otwarta, kiedyś wszyscy chodzili na murek pod CPN-em, później chodzili na fontannę. No, ja nie o tym mówię. Ale jeżeli mówimy o Piotrkowskiej, to na pewno o tych miejscach, które też tak powiem trochę też ostatnio się zmieniły, jeżeli chodzi o przeznaczenie. I jeżeli chodzi o te zmiany w ustawie, czyli możliwość wprowadzenia jakiegoś czasowego zakazu sprzedaży w całym mieście, czy w większym szeregu? No i w całym mieście, żeby nie było tak, żeby się 6-13 wnosi handel, powiedzmy, na wschodnią, na jakieś inne obszary miasta. Tak, chciałbym słuchać argumentów z tych stron, natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ulicę Piotrkowską, bo dzisiaj o niej rozmawiamy, co to znaczy też, nie wiem, zakaz i zamknięcie klubów nocnych o godzinie 2, bo rozumiem, też był taki skutek, to bym mocno poddawał tą wątpliwość. Znaczy, rzeczywiście dzisiaj, jeżeli chodzi o kluby, dyskoteki, gdzie ludzie się też bawią wieczorami, to są zamknięte przestrzenie, też jest sprzedawany alkohol. To jeżeli wprowadzili zakaz sprzedaży alkoholu o godzinie 1, no to o godzinie 1 tak naprawdę zabawa w tych miejscach by się kończyła. Ale mówię, chciałbym się słuchać też argumenty dwóch stron, przy czym na ten moment tak intuicyjnie moje stanowisko jest, jeżeli chodzi o całość, nie mamy godzinę 1, no to na niebo byśmy na przykład zamknęli kluby, czy w piątek, w czwartek, w środę,
I w ogóle istota i temat Piotrkowski, to ja bym sprawdził tutaj pytania, co pan za kolega zadał. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś kupuje alkohol na wynos, to problemem nie jest to, że on sobie bierze 0,7 czy winko, czy dwa piwka i idzie do domu sobie tam wypić. O ile oczywiście nie niesie to za sobą jakichś implikacji, robi to głową w skrócie. Tylko problemem są osoby, które po pierwsze piją ten alkohol w przestrzeni publicznej, w gościach ogromnych, znacznych. I po drugie, a to już jest podstawowa kwestia, osoby pod wpływem alkoholu, które zachowują się głośno, niekulturalnie, robią bałagan. Też pani mówiła o tym bałaganie na ulicy. I to jest kwestia bezpieczeństwa. I to jest w ogóle fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o ulicę Piotrkowską i całe miasto. Ale co się zmieniło? Czy jest idealnie? Nie jest idealnie. Co chwilę czytamy w prasie o jakichś incydentach, które są na Piotrkowskiej. Co robi miasto? Co robi policja przede wszystkim? No, Piotrkowska jest obok Limanowskiego taką ulicą specjalnego nadzoru. Miasto też dofinansowuje dodatkowe patrole piesze, które głównie są właśnie kierowane z tej pozycji na ulicę Piotrkowską. Jest monitoring. Poprawiło się trochę oświetlenie po przebudowie, co było bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o statystyki, liczba przestępstw, pobicie czy udział w bójce jest przestępstwem na Piotrkowskiej, spada, aczkolwiek z poczuciem bezpieczeństwa, a to też jest wypadkową zachowania się osób, które tam są, szczególnie późnymi wieczorami, gdzie ludzie pod wpływem alkoholu różnie się zachowują, z tym mamy problem i to rzeczywiście jest temat być może nawet kluczowy. Dla ulicy Piotrkowskiej. To jest też estetyka i to, jak szybko służby miejskie są w stanie posprzątać po czy sobocie, czy niedzielę i kiedy mamy z dzieckiem, rodziny przychodzą na Piotrkowską, bo rzeczywiście o tym też nie powiedzieliśmy, ale jest nowa forma, nowa grupa, która bardzo licznie przychodzi od niedawna na Piotrkowską. Mówimy o tym życiu nocnym, prawda? A ja też ze względu na uciekające lata też dokonałem zmiany, przychodzę rzadko wieczorami nocą, a o wiele częściej przychodzę w czasie dnia do jakiejś knajpy na obiad, na spotkanie ze znajomymi, na Lody na Wonę, bo to też jest okolica Piotrkowskiej, więc ten nowy klient z dzieciakami, rodzice, dziadkowie z wnuczkami przychodzą, troszeczkę się to zmienia. Jeżeli chodzi o te neony, bo też było pytanie, ale pan wyszedł do tego, bo pani Magda pytała, czy mogą być takie badania, szczerze, to jako liczy. Jako radny, bardziej pytanie pewnie do magistratu, ale powiem w ten sposób. Uważam, że każde badanie, każde analizy można przeprowadzić, to jest kwestia kosztów i tego, czy one są celowe i czy jest chęć. O, no i tyle. Ale każde to pewnie... Rozumiem, że do tej pory takich badań nie było. Jeżeli chodzi o analizy dotyczące ulicy Piotrkowskiej, to rzeczywiście jakieś się pewne punktowe działania pojawiały. Chodzi o pewnie stały monitoring. Pytanie o to, ile jaki klient przynosi. No to byłoby pewnie kosztowne badanie, no bo to nie jest kwestia przyjścia z ankietami, no ale spróbuję sobie jakoś wyobrazić, nie? Ile i kto kupuje za ile, no pytanie jak to mierzyć, ale to jest kwestia pewnie do ekspertów. No, wydaje mi się, że każde dane można pozyskać, to jest kwestia też poświęconych i zaangażowanych środków, ale też można zaobserwować tych nowych klientów, absolutnie zgadzam się i nie ma absolutnie wątpliwości. Co do tych neonów, to Marek Janiek mówił o parku kulturowym, ale przecież też jest kodeks krajobrazowy i to są regulacje, które mają właśnie wyeliminować nie tylko z Piotrkowskiej, ale z centrum, krok po kroku, nie tylko te neony szpecące reklamy, ale też uregulować sprawę reklam wielkopowierzchniowych, które też przez jakiś czas, z którymi też przez jakiś czas byliśmy na papier. Obecnie uchwała jest zaskarżona przez wojewodę. Sąd rozstrzygnie, natomiast tak czy owak tendencja w dużych miastach w Polsce jest taka, żeby uporządkować kwestie reklamy wielkopowierzchniowej, kwestie takich neonów, które absolutnie szpecą przestrzeń publiczną. Natomiast na to też trzeba czasu, bo to tak jak z tą sytuacją, o której dzisiaj zaczęliśmy, tu też jest potrzebny dialog, rozmowa i ten czas, żeby przedsiębiorcy przystosowali się do nowych regulacji. Tak, bo w Krakowie jest Stare Miasto, Kazimierz, a teraz Podgórze są objęte parkiem kulturowym, natomiast Ad Vocem w Krakowie na rynku i tam obok plantów, to jeżeli chodzi o handel, to szczerze mówiąc, poza galerią Mikusów, która jest na rynku, to jest tak deficytowa, znaczy tam jest niedostępna rozrywka. Ogromna galeria jest w Wrócu.
Ale mówisz, to już jest poza plantami. To już jest, ja wiem, że funkcjonalną całość tworzyć rzeczywiście, to to jest inaczej. Pytanie jak strzyć, bo to jest kwestia, nie z galeriami, ale z nowym Centrum Łodzi Piotrkowską. O tym były warsztaty, o tym była rzecz. Tego Centrum Łodzi jeszcze nie ma. Okej, ale mówimy o przyszłości. Jak pan chce strzymać nowe Centrum Łodzi z Piotrkowską w momencie, kiedy ono powstanie, to też może być trochę za późno. Ja proponuję jednak myśleć o tym, jak rozwiązywać problemy, które się pewnie za jakiś czas pojawią. Tak jak pan powiedział o tej stacji przy ulicy Piotrkowskiej. Jak to zrobić? Tam były koncepcje, żeby było przebicie też dodatkowe od ulicy Kościuszki do Piotrkowskiej przez bramy, no ale to jest kwestia dyskusyjna, są różne poglądy na ten temat. Tam jest prywatny inwestor posiadający na własność działkę narożną, to też trzeba pamiętać. Jest zielona 6, która też będzie niedługo remontowana. Jeżeli chodzi o lokale socjalne przy ulicy Piotrkowskiej, to dzięki miastu Kamieńskim działaniom, które podejmowane już w zeszłej kadencji, to lokale socjalne z Piotrkowskiej zniknęły. Co prawda no, to trochę uporządkowało sytuację, ale to jeszcze pewnie, jeżeli chodzi o uporządkowanie lokalów w mieście i w ogóle rewitalizację społeczną, to dużo pracy przed nami. Jeśli trochę optymizmem powiało, no to stary rynek też będzie objęty rewitalizacją. Park Śledzia również. Może to nam zagwarantuje jednak pewne połączenie z ulicą Piotrkowską, nie przez miejsce, gdzie teraz biurowiec powstaje, ale no właśnie przez park. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaj, to chciałem to się odnieść. Ja byłem przeciwnikiem wprowadzenia ruchu tramwajowego na ulicy Piotrkowską. O tym też była dyskusja. Ja się na ten temat publicznie wypowiadałem, bo był taki pomysł przez pana Polewskiego forsowany, żeby tramwaj jechał przez środek ulicy Piotrkowskiej, przeciw czemu oponowali przedsiębiorcy. Nie wiem, jak mieszkańcy byliby zadowoleni, gdyby ich ulica zamieniła się w ulicę, po której jeździ tramwaj, ale z tego co wiem, tramwaj na ulicy Kilińskiego po remoncie, gdzie też został wyeliminowany ruch samochodowy, wcale nie sprawił, że na ten moment tam kwitnie przedsiębiorczość i rozwijają się sklepy. Zobaczymy, tam nie można zjechać. Na razie tak, ale już teraz jest tylko tramwaj. Wiele osób, które zlikwidowało tam swoje sklepy, a być może podnosi ten argument. Uważam, że niesłuszny, bo na Sienkiewicza było dokładnie to samo. Prowadziliśmy ruch w dwie strony. Mieszkańcy byli przeciwko Sienkiewicza wprowadzeniu ruchu w dwie strony. Były konsultacje społeczne bardzo gorące. Ruch dwustronny został i na ten moment wszyscy się przyzwyczaili. Chyba eksperci mówią, że to był dobry krok w dobrą stronę. No, potrzebna jest też obsługa parkingowa, nie tylko transport publiczny, absolutnie zgadzam się, jest wiele do poprawy, też obsługa parkingowa. Moim zdaniem nie dodatkowe miejsca parkingowe, tylko jeżeli mamy nowe powierzchnie parkingowe, jakieś parkingi kubaturowe, które będą, to trzeba 20 lat przewietrzyć przestrzeń publiczną. To znaczy, udało się na Monetwie 6 sierpnia, przykład ulicy albo Trauguta, przykład ulicy, gdzie były parkingi tak naprawdę, prawda? Nie ma przestrzeni parkingowej, te ulice mają inny charakter i pytanie do przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują, nomen omen na 6 sierpnia, na początku to przedsiębiorcy byli bardzo oporni, co w ogóle może w tym momencie budzić pewne zdumienie, ale dzięki temu remontowi, bo mieszkańcy zaproponowali 6 sierpnia, to był budżet obywatelski, mieszkańcy zaproponowali, natomiast przedsiębiorcy mówili, no przecież nas to zabije, nasi klienci muszą tam wjechać, stanąć na ulicy, wejść do knajpy. Okazało się zupełnie coś innego. Znaczy tam obroty, to pewnie każdy z Państwa widzi, chodząc, spacerując Piotrkowską za dnia, wieczorami obroty wzrosły. Natomiast jeśli chodzi o powierzchnię parkingową, to też jest do dyskusji. Jeżeli my na Trobutę 6 sierpnia mamy Monety, to pytanie, co w zamian, ewentualnie jeżeli będziemy budować te parkingi wielkopowierzchniowe, czy te piętrowe i wyżej, no to co zrobić z miejscami parkingowymi, które obecnie są? Czy wpuszczać więcej samochodów do centrum miasta, czy też nie? Może to, co pan powiedział, jest mądre te rzeczy, ale ja chciałbym stąd, żeby w imieniu mieszkańców ulicy Strykowskiej ja osiedla w Niesiłkowskich. Jestem od kilku lat w Radzie osiedla Niesiłkowskich. Jestem tam przewodniczącym zarządu i chciałbym się spytać pana jako radnego i przedstawiciela naszych tutaj osób zebranych, co miasto zrobiło przez lata, żeby Łódź się rozwijała, ale w kierunku komunikacyjnym.
Jak wiemy, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo wiecie, ja jestem mieszkańcem ulicy Strykowskiej, gdzie mieszkam i żyję. 6 lat temu były robione plany po połączenie autostrady Strykowa z Łodzią. Przez 6 lat to ja i moi koledzy z Rady blokowaliśmy głupi pomysł urzędników zarządu dróg, proszę Państwa. Chodziło o co? Chciałem to wybudować na aprobatą pana chyba Marka też. Nie wiem, czy pan to jako architekt miasta jest przy tym i planuje to. Wybudowanie 3 pasów do Strykowa, 3 do Łodzi, drogi serwisowej, ekranów. Takie plany były, proszę pana. Niech pan na mnie patrzy, bo ja widziałem sam je. Więc ja nie mówię tu bajek, proszę pana, tylko mówię prawdę. To ja 6 lat byłem przeciwny temu, bo wywodzę się z środowiska związanego z ruchem drogowym i prosiłem miasto i władze lokalne i pozalokalne, czyli wyżej instytucje, nawet warszawskie, o budowanie trasy właśnie Tuszyńskiej. To ja zablokowałem, żeby tej drogi nie było i po 6 latach stworzono plany, proszę Państwa, drogi. W stylu skandynawskim, ulicy Strykowskiej, tak? Jeden pas do Strykowa, jeden do Łodzi. Czy miasto zapomniało o tym, że na dzień dzisiejszy potrzeba, proszę Państwa, też pieniądze na ulicę Strykowską? Bo od 20 lat są plany, wydawane po 300 tysięcy, raz, drugi, trzeci, czwarty, czyli wielkie pieniądze na plany. Jaki to ma związek z tematem? Powiem panu, jaki ma związek. Mówimy tylko o ulicy Piotrkowskiej, a ludzie tu przyszli, proszę pana, nie tylko z ulicy Piotrkowskiej. Ja przyszedłem tu wysłuchać debaty, proszę państwa, tylko nie o ulicy Piotrkowskiej, bo pan ma problem na ulicy Piotrkowskiej. Pan też ma. Pan zorganizuje taką debatę. Proszę pana, ja chciałem bardzo zorganizować, tylko nie ma możliwości w czego? W Łodzi przyzwolenia. Ja, proszę państwa, od 25 lat, nie powiem panu pierwsze jedno słowo, mieszkam w Łodzi. Od 20 lat jestem może mieszkańcem Strykowa. I wstyd mnie jest, że mieszkam w Łodzi. Wie pan dlaczego? Bo Stryków się rozwija, a Łódź to umiera. Wstyd mnie jest, że w Polsce, proszę pana, takie jeszcze miasta jak Łódź to istnieją. Ja tu mieszkam z przymusu, a nie z chęci. Jak jadę do Strykowa, rozbinam z panem burmistrzem, z panem dyrektorem Domu Kultury, gdzie buduje się najlepszy Dom Kultury, gdzie buduje się infrastrukturę miasta, gdzie rzeczywiście tam miasto żyje, to wstyd mi jest za Łódź. Wie pan, wstyd mi, że mamy takich radnych, wstyd mi jest, proszę pana, że mamy takie władze w Łodzi, że co się robi. Piotrkowska jest napiętnowana na dzień dzisiejszy w jakim celu? Umiera Piotrkowska, umiera Łódź, budujemy fabryczny, bez sensu, na tej fabryczny nikogo nie ma, dajemy zezwolenia na neony, co mówił przed chwilą pan, pan jest Marek Janiak, daje pozwolenia na inne rzeczy i co się dzieje w tym Łodzi? Nikt nie paduje nad niczym, proszę państwa. Nie robimy nic dla miasta Łodzi, tylko nie wiem, robimy sobie dla siebie, nie wiem, posady, robimy dla siebie coś, aby było pogadać, ale czy ktoś z państwa radnych zrobił coś dla innych dzielnic i dla innych ulic? Czy tylko Piotrkowską mamy w Łodzi? O to mi chodziło. Czy tylko mamy Piotrkowską? Sytuacja jest taka, że tematy debat są różne. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie również taki temat, o którym pan wspomina. Natomiast dzisiaj większość osób... Ja rozumiem pana, może za dużo powiedziałem. Tak? Ale to mnie boli przez dłuższy czas. Dobrze, okej. Okay. Dziękuję. Pan też musi wyjść, czy... Ja bym taki odpowiedział sobie dla mojego kręgu, bo jestem radnym z Polesia. I bym mógł powiedzieć, co z innymi ulicami, remontami... Ale ja się nie chwalimy, proszę pana. Wiem, ale ten temat... Mnie tylko to boli. To jakby inny temat. Panie wiceprzewodniczący... Myślę, że następnym razem będziemy może mieli okazję. Czy ma pani jakieś pytanie? Bardzo chętnie przez pan. Dobrze, to my już dziękujemy bardzo. Natomiast była seria pytań, a na chwilę zanim pani oddam głos. Jeszcze pan dyrektor miał nie ma wizytu. Wypowiadał się. Ale nie, nie odpowiadam na pytanie. Dobrze, to proszę jedno pytanie. Nie, nie, rozumiem, jest związane z Łodzią. Niech pan nam napisze na stronie Łodzia nie decyduje, że zamieścimy. Ja tu mam urzędu, jest mój numer w sensie e-mail. Dobra. Prośba, żeby się odniósł do tego sensu, które nam tutaj podał pan profesor Wesołowicz. Bardzo interesujący jestem po prostu zdumiona tymi wszystkimi pomysłami, które nie zostały zrealizowane. Wróciłam w ubiegłym tygodniu po 10-dniowym pobycie w Edynburgu
w Szkocji, gdzie ulica Queen Street, ta główna, tętni życiem. Ma sklepy. Ma sklepy, ma sklepy. Ja tam po prostu, my, że tak powiem, Primark oczywiście robiłam zakupy, ale widziałam rodziny, które szły z tordami, wchodziły do kawiarni. Nie widziałam w sklepu 24 godziny alkohol. Są puby, ale więcej jest po boku, a ta ulica główna tętni życiem, chociaż jeździ tramwaj, jeden jedyny, jaki jeździ będzie. Czy jakie jest pytanie? Mam pytanie, żeby się pan dyrektor Janek odniósł, bo tutaj pan profesor Wesołowski nam powiedział, czego miasto nie chce zrobić. A jak... Bo ja widzę tu jakieś koncepcje. Bardzo proszę niższe swoje nagrywanie, żeby było słychać pana dyrektora. Nie zgadzając się z tezą, że miasto nie chce zrobić różnych słusznych propozycji, bo bardzo dużo. Chcę Państwu przypomnieć, propozycji mieszkańców również miasto robi. Ja nie mówię tutaj dlatego o tym, że teraz jestem urzędnikiem, bo 20 lat kierowałem Fundacją ulicy Piotrkowskiej i nie byłem urzędnikiem. Dobrze wiem, co to znaczy być po drugiej stronie. Muszę Państwu powiedzieć, że jest znacznie gorzej być po stronie urzędniczej, jak się chce, żeby miasto się dobrze rozwijało. Ale zanim przejdę do tych kilku rzeczy, o których kolega powiedział, to chciałbym Państwa prosić, żeby Państwo też starali się przynajmniej czasem patrzeć obiektywnie na to, co się w mieście dzieje. Bo mnie bardzo boli teza już jako łodzianina, nie jako urzędnika, że to miasto jest dokszane, że jest czarną dziurą gdzieś tam i że inne miasta się rozwijają lepiej, dużo i tak dalej, i tak dalej. Chcę Państwu uświadomić, że nie potwierdza rzeczywistość tego, że miasto się rozwija gorzej niż inne miasta, że w Polsce. Jest znaczny postęp rozwojowy miasta, Łodzi, ale pamiętajmy, że Polska zaraz, ja panu nie przerwałem, że punkt startu do rozwoju po 90 roku Łodzi był znacznie trudniejszy niż innych miast. Dlatego, że jak zlikwidowano przemysł lekki, decyzją polityczno-gospodarczą, może bardziej polityczną, może bardziej idiotyczną. To jest trudne w tej chwili do oceny, co się na to składało. To nic państwo polskie temu miastu nie pomogło. Jak likwidowano kopalnie, jak likwidowano stocznie, ogromne sumy szły na wybrzeże, na Śląsk i pomagały wydobywać się z zapaści. Państwo polskie, jak historia Łodzi długa, no powiedzmy tak, kiedy to miasto powstało. To jest miasto, które tak naprawdę zaczęło się rozwijać od połowy XIX wieku. Mimo, że niby miastem nie było bardzo dawno, prawda? Blisko czasów bitwy pod Grunwaldem. To jednak tak naprawdę rozwijało się od połowy XIX wieku. Jest bardzo młodym miastem. I zawsze rozwijało się w tej chwili, jak patrzę na to, absurdalny sposób, z własnymi siłami. To była niezwykła struktura, która rozwinęła się dzięki kreatywnym ludziom, którzy tu przyjeżdżali z całego świata i dzięki temu, że mogli iść na boku administracji, zarówno polskiej, jak i rosyjskiej. Ale po II wojnie światowej, kiedy, i zresztą w międzywojniu też nie było z tym najlepiej, ale szczególnie właśnie w okresie powojennym, Łodzi nikt nie pomagał. To miasto funkcjonowało samo. Tak niemalże jest do tej pory. Dopiero te dotacje unijne ostatniego rozdania poprzedniego pewne drobne fragmenty w Łodzi stworzyły. Głównie u budynki użyteczności publicznej. Trochę państwo włożyło w uczelnie wyższe. Ale to jest nieporównywalne, proszę państwa, z tym, co na przykład Polska daje na Kraków. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że od bardzo wielu lat istnieje tak zwana ustawa prezydencka, która każe rok co rok w rok dawać Krakowowi 40 milionów złotych od bardzo dawna, którą podejmuje tą ustawę, podejmuje prezydent państwa i to jest jedyne wyróżnione miasto i ta dotacja działa w ten sposób, że dla właścicieli prywatnych, którzy posiadają obiekty zabytkowe w Krakowie, daje się połowę dofinansowania, czyli jak 50% kosztu inwestycji daje właściciel, to drugie 50% daje się z tej ustawy.
to jest mechanizm, który bardzo pomaga, szczególnie właśnie jak są sprywatyzowane obiekty. W Łodzi nie ma żadnej możliwości prawnej, żeby dotować obiekt, który jest jeszcze zabytki. A tu jest mało. Obiekty, które są poza tym rejestrem, nie mogą być na przykład finansowane przez gminę, żeby się nie rozpadały. Ale my się nie odmawiamy. Chcę się odnieść do tych płaców. Ja tylko, że się proszę pana, ja muszę państwu powiedzieć, że najlepiej jest właśnie mówić, co powinno być i pokazywać, jak by to mogło być. Ale pamiętajmy, że miasto jest dosyć skomplikowaną strukturą i szczególnie po okresie komunizmu, którego ja nienawidzę, bo go przeżyłem po prostu. I ten okres najbardziej miastu zaskoczył w jego rozwoju. To on doprowadził do takiej zapaści, to jednak żyjemy w okresie takim, gdzie własność prywatna i prawo głosu każdego obywatela są istotne. I bez zastanawiania się teraz, dlaczego niektóre obiekty ludzie kupowali, przejmowali, odzyskiwali, mechanizm jest różny. W każdym razie, w tej chwili miasto jest w bardzo poszatkowanej strukturze własności. I każda inwestycja, pasaż, o którym wspominał profesor Wesołowski, po skosie na przykład od, powiedzmy, w tym kwartale między Nowomiejską i Zachodnią, po skosie od Pałacu Poznańskiego do Placu Wolności, tak pęknie rysowany przez autorów, architektów, jest kompletnie niemożliwy do zrealizowania, ponieważ przecina prywatne nieruchomości tworzące otulinę Placu Wolności. Pierwszy sprzeciw, jaki przeciwko takim projektom powstawał, to u tych właścicieli w tej wspólnocie, która właśnie tworzy pierzeję Placu Wolności. Tą taką pierzeję wydawałoby się brzydką, ale jednak już będącą faktem i chyba na zawsze tak zostanie. Tą kiedyś stworzył Milu. Natomiast w planie miejscowym, który rysowaliśmy, była rysowana struktura możliwości przejścia nie w taki prosty i zuchwały i wesoły sposób, jak sobie rysują architekci, nie zastanawiając się na konkursie, co jest czyje, jakie to wywoła konsekwencje finansowe i czy w ogóle jest realne, bo nagle bronimy właścicieli podwórek czy mieszkań czy Piotrkowskiej, a jak profesor mówi, że trzeba zrobić pasaż, to mówię, a to zróbmy sobie przez ich podwórko pasaż, będzie super, a oni nie chcą. I nie wolno ich do tego zmuszać. To jest bardzo delikatna materia. Na koniec powiem tylko, ale że można zachęcać. Można zachęcać i to robimy cały czas. Mógłbym państwu godzinami opowiadać, jak wiele, że tak powiem, trudu i negocjacji kosztuje nie tylko z właścicielami, z tymi również, ale nawet z urzędnikami, a szczególnie z architektami, na przykład projektującymi, wywalczanie, a też z konserwatorami, przebijanie pasaży przez kwartały właśnie, żeby zagęścić siatkę, co jest istotą tych planów, których tak nie lubi profesor przy Piotrkowskim. Takie pasaże są zrobione, to było najważniejsze zadanie tego planu wzdłuż Piotrkowskiej. I w tych dużych kwartałach, czyli szczególnie między Sienkiewicza czy Wschodnią a Piotrkowską, bo są większe niż między Kościuszki a Piotrkowską, są robione prawie w każdym takie dodatkowe wonerfy, przejścia, przejazdy, pierwsze pociągi, tworzące właśnie tą dodatkową przestrzeń publiczną i te ułatwienia i te składniki miasta, które mogą być takie, jak opisał. No tak, pan profesor. Jeżeli chodzi na przykład o strukturę, do drugiego się pomysłu odniosę przy telewizji, że można by tam zrobić handel wielkopowierzchniowy. Może by i można. Tylko zdecydujmy się, czy ten handel wielkopowierzchniowy to pomaga temu centrum, czy szkodzi? Bo raz pada teza z tych samych ust, że Galeria Łódzka i Manufaktura, czyli handel wielkopowierzchniowy, zabiły Piotrkowską, a potem pada teza, że warto by coś takiego zrobić na tyłach telewizji, bo by to wzbogaciło. Otóż muszę państwu powiedzieć, że tezy i badania oraz wyniki tego, jaki wpływ handel wielko- i średniopowierzchniowy mają na centra miast dużych i średnich, się zmieniły w ciągu ostatnich lat. Jak była robiona Manufaktura i Galeria Łódzka, była podstawowa teza, że centra handlowe niszczą do spodu miasta.
Potem się okazało, jak były analizowane miasta zachodnie... Ale mimo tego zbudowano Galerię Manufaktury. Nie, to było w tym czasie. To było w tym czasie, że zbudowano Galerię Manufaktury, pojawiała się teza, że one niszczą centra miast. W Polsce to było popularne i rzeczywiście ta galeria trzymała się. To zdamy się potwierdzić, bo tak dobrze, bo to potwierdziłem, ale to nie jest też wina, proszę Państwa, tych centrów tak naprawdę tylko. To jest też wina społeczeństwa, które na zachodzie na przykład jest przyzwyczajone do pewnego obyczaju kupowania w swoim sklepie i nie da się odspawać do centra handlowego, a tutaj bardzo chętnie. Ostatnia minuta. No, mam odpowiedzieć na pewno. No tak, to jest 15 minut do końca debaty, a jeszcze 4 osoby muszą się. Ale muszę, bo chciałbym, żeby wiedziało coś w 4 sekundach. Najważniejsze to, co chcę powiedzieć, żebyśmy tak łatwo nie perowali wyroku, dlatego że naprawdę bardzo wiele możliwości jest ciągle sprawdzanych. Są próby, a te inwestycje, które są robione, muszę Państwu powiedzieć, bo się nie zgadzam, że miasto jest zniedolone. No na przykład przystanek przesiadkowy, ten taki, co jest zrobiony przez centralę. Ale proszę Państwa, to jest pomysł, który wypłynął od mieszkańców. To jest pomysł, który został, do którego został przekonany prezydent Kropiwnicki, kiedy był prezydentem, przez kręgi tak zwanych NGO-sów skupionych wokół komunikacji tramwajowej, żeby wreszcie zrobić coś i nie zmuszać ludzi do idiotycznego biegania między przejściami na skrzyżowaniu Kościuszki z Mickiewicza i przesiadaniem się do tramwaju przez Opadły. I warunkiem tego, wyjaśniam, żeby Państwo wiedzieli, jak to jest i pamiętali o tym, i warunkiem, żeby taki przystanek zaistniał, który jest bardzo przez Łodzian chwalony, że jest bardzo łatwo się przesiąść z północy na wschód, ze wschodu na zachód. On świetnie funkcjonuje, jest bardzo dobrze przyjęty, ale warunkiem, żeby w ogóle mógł zaistnieć na takiej trasie komunikacyjnej, było wrzucenie samochodów pod ziemię. Dobrze, bo inaczej to by się wzajemnie zniszczyło. O tym, że pewne rozwiązania są niezbędne. Nic nie zniszczyło. Niech pan poprze to jakąkolwiek tezę, że to zniszczyło miasto albo cokolwiek. Proszę Państwa, no bo bo kto przyjedzie do Łodzi, nie widzi Piotrowskie. Proszę Pana, przejście podziemne przy centralu było bardzo krytykowane. No i zrobiono tunel, bo to zrobili komuś. Ale mówię o przejściu pieszy. Ale mam rację. Wyszła na powierzchnię również jako najnowsza tendencja niechowania ludzi pod ziemię, że ludzie nie powinni włazić pod ziemię, panie dyrektorze, po powierzchni. Miał pan dwa razy dobrze po parę minut. Ja tylko wyjaśnię. Teraz tak, żeby wystawić tę dyskusję. Pan Wesołowski się odniesie ad vocem, natomiast... Wszystko można powiedzieć jest bez sensu. Później wrócimy do rozmowy, od której zaczęliśmy, czyli pan Maksymilian i pan tutaj Piotr w temacie, od którego zaczęliśmy. Panie profesorze, krótko i ad vocem. Wierzę, że się w ogóle nic nie robi. Akurat przystanek uważam za dobry pomysł, chociaż uważam, że jego forma jest wielce dyskusyjna. Ale zostawmy. Takie mamy siły, ale to jeszcze jedna rzecz, dlatego że konkursy były wcześniej warunki. Te warunki oczekiwane są wszystkie, ale nie było dobrze, zostawmy na to. Chciałem powiedzieć, że też nie ważne. Otóż od 2016 roku, albo 15 jeszcze, mamy ustawę rewitalizacji. I ta ustawa rewitalizacji, proszę Państwa, jest bardzo istotna. Ponieważ tam są zawarte mechanizmy, które pozwalają rzeczywiście, o ile Rada Miejska uchwali plan miejscowy, czy też nazywa plan rewitalizacji, pozwala wywłaszczyć nawet na każdy cel, który jest zawarty w tym planie. Nie mówisz prawdy. Ustawa o rewitalizacji pozwala wywłaszczyć wyłącznie na cel publiczny. No tak, do... Ale właśnie powiedzieć, że to powiedziałem, tylko nie językiem prawnym. Ale dobrze, znacznie rozszerza spektrum możliwe. Na przykład wszystkie te przejścia piesze już teraz można uzyskać, prawda? Natomiast i teraz
Oczywiście jest prawdą, że jeżeli byśmy chcieli zrobić przyzwoity pasaż w tym miejscu, to to nie może być tylko cel publiczny, tylko że tylko cel publiczny typu pasaż, jeszcze coś wzdłuż. No i to nie można tylko tak. Samej drogi. No musi być bieżenia jakaś głębokość. Myślę, że to jest zawsze kwestia pewnego wyważenia tego, co naprawdę jest ważne. I może rzeczywiście uważacie, że pierwszy cel publiczny jest, to nie jest do końca tak cudownie. Ale jeżeli się uznaje, że ważne jest, żeby te warunki synergii powstały, to się nie robi tunelu otwartego i niestety nie robi się takiego planu, w którym przebija się dziesiątki różnych przejść, a w tym kwartale się nie przebija. No ja naprawdę dochodzę do tego, jaka jest logika tego, no? Ja już nie mówię o jakości tych przejść, bo to jest jeszcze inna historia. Dobrze, panie ale ja się dziękuję, panie dyrektorze. Dlatego, że nie ma możliwości wejścia w tramkuta, no trzeba by zburzyć którąś... To trzeba zburzyć, no! A co takie, co by się stało, jak pan to robi, żeby zburzyć? Proszę pana organizatora, nie pan tu zapanuje nad tymi panami, skończysz temat tego i chwilę zostaniemy, kto będzie miał czas. Proszę jeszcze jedną rzecz. Nie mówię, że... Ale temat nie jest prosta, nie każdy wielki układ modulowy jest dobry dla miasta. Ale tylko ten, który jest dobrze powiązany z jego strukturą. Tak, ale proszę państwa, które nie są zadowolone. Tak, muszę państwu powiedzieć, że wyszedł wiceprzewodniczący. Muszę państwu powiedzieć na temat każdego. Mamy 5 minut. Ale już jedno zdanie na temat tego kampu. Jest robione studium. Jest robione studium. Teraz nowe, które będzie określenia zawarte w studium, bardzo zachęcam do obserwacji tego dokumentu, dlatego że to, co jest zapisane w studium, muszą spełniać bezwarunkowo plany miejscowe. I muszę państwu powiedzieć, że Rada Miejska, radni, którzy są przedstawicielami mieszkańców, stanowczo blokują budowanie jakiegokolwiek w centrum miasta handlu nie tylko wielkopowierzchniowego, ale nawet chcą zabronić handlu powyżej 300 metrów. I 300 metrów, czyli Biedronek. Taka jest tendencja, a to radni, proszę państwa, przyjmą te dokumenty. Dziękuję bardzo. Panie Maksymilianie, pan wysłuchując tych głosów różnych, głos teraz ma pan... Powiem tak. Ja pochodzę z Trójmiasta. Zdecydowałem się z powodów rodzinnych, by być może spróbować życia w Łodzi, ale po moich doświadczeniach ze strukturami administracji w tym mieście i w ogóle mam wrażenie, że to też wynika z faktu, że w Polsce prawo jest bardzo niedoskonałe, urzędnicy są niekompetentni w wielu sprawach, mają, że tak powiem, strażackie podejście do wielu kwestii, które dla nich w ich oczach być może są upierdliwe i należy je po prostu, jak się da, zepchnąć, uprać i zignorować. Stwierdzam, że ja w tym mieście przyszłości dla siebie i mojej rodziny nie widzę. Po prostu uważam, że ta dyskusja dzisiejsza jest właśnie tego najlepszym przykładem, że kwestie, które są dla mnie jako mieszkańca ważne, gdzie i jak ja mam funkcjonować jako głowa rodziny, czy ja jestem w stanie tutaj żyć normalnie, nie usłyszałem żadnej konkretnej konkluzji. Co więcej, mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 tygodni, kiedy chodziłem po różnych lokalach na terenie miasta, ulicy Piotrkowskiej, wiele osób wręcz powiedziało, że nie zamierza przyjść, bo się zwyczajnie boi. Boi się problemów, boi się jakichś kontroli, mają wrażenie, że tu jest dawno zblatowany układ, że Fundacja Ulicy Piotrkowskiej to jest po prostu reprezentacja biznesu, a nie mieszkańców czy innych jakichś podmiotów. Znam osoby, które mi same opowiadały, że prowadzą biznesy za grube setki tysięcy złotych i jest im przykro, że klient, który do nich przyjeżdża na jakiś duży biznes, deal, żeby zrobić, i okazuje, że nie ma nawet gdzie auta zaparkować. Bo chciałby na przykład złoto kupić albo sprzedać, to musi gdzieś iść 300-400 metrów dalej, żeby zaparkować. Więc on prosi Straż Miejską, żeby przyjechała pod lokal, po który przyjedzie za 5 minut i prosi, żeby mu wystawić od razu mandat, byleby kapsle nie zakładali. Bo woli zapłacić 100 czy 200 zł mandatu, wejść do środka z Rosji i wyjechać. No dobrze, a czyli tak można miasto rozwijać. Panie Maksymilianie, a czego by pan oczekiwał dzisiaj od urzędu? Od jako urzędu? Mieszkaniec, tak. A czyli to nie tylko od urzędu, bo uważam, że jest to problem bardziej kompleksowy. No. Polskie przepisy powodują, że
zarówno ja się czuję poszkodowany, jak i nasz przeciwnik, no, lokalu jeden, bistro, no bo my działamy w oparciu o te same przepisy prawa, bo one są różnie interpretowane, pewne kwestie są w ogóle nieporuszane, bo wydaje nam się, że urzędnicy nie czują się kompetentni, żeby zabierać głos. Ja uważam, że każdy mieszkaniec na ulicy Czerkowskiej ma prawo się wyskarżyć. Jest, co więcej, powiem, że jest uchwała miasta dotycząca parku kulturowego, która jednoznacznie stwierdza, że nie wolno grać na instrumentach, które są podłączone do wzmacniaczy. Jeszcze ani razu nie widziałem ani patrolu policji, ani straży miejskiej, który by w oparciu o paragraf 7.2 podszedł do takich grajków, bo to też jest inna kwestia, że coraz więcej przychodzi ludzi, którzy według moim odczuciu są osobami, które czekają na zaburzenia psychiczne, wykonują jakieś takie ruchy parataneczne, do tego zaczepiają ludzi, jest bardzo dużo narkomanów. Na przykład pomnik Rubinsteina, to jest dla mnie szok. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do widoku jednego z najbardziej znanych Polaków na świecie, jego pomnika, gdzie żule go obsadzają, tam jakieś koncerty, jacyś, nie wiem jak to nazwać. Wyjdzie po prostu przychodzą i śpiewają i patrole policji, straży miejskiej w ogóle ignorują, nie dostrzegają tego. Więc mówienie mi, że to jest park kulturowy, to jest po prostu fikcja, no, to jest nadużycie, no bo co to ma z kulturą wspólnego? Ludzie chodzą, podobno każdy lokal ma obowiązek udostępnić toaletę dla tych, którzy przychodzą na park kulturowy. Tylko proszę mi wytłumaczyć, czemu nasza elewacja wieczorami po prostu słychać jakby Niagara była. No. A tu po prostu przychodzą dziesiątki młodych ludzi kulturalnych, którzy przyszli kulturalnie się napić, a nam podmywają swoim moczem. To nie są osoby kulturalne, proszę pana. To nie są osoby kulturalne, proszę państwa. Ja jeżdżę często bardzo do Holandii. Powiem państwu, tam też jest miasto takie może, no nie będę porównywał Amsterdamu czy Rotterdamu do Łodzi, bo się nie da porównać, państwo dobrze wiecie. Tam się pije, tam się bawi, tam się narkotyki używa, ale tam się używa wszystko kulturalnie. I dlaczego u nas w Łodzi, proszę państwa, w Polsce nie potrafimy my jako Polacy, ja proszę państwa piję alkohol, kiedy mam ochotę, jak pan profesor powiedział. Mam ochotę sobie wypić, ja też sobie piję. Tak i możemy sobie razem wypić lampkę na Piotrkowskiej, w fajnym, fajnym miejscu. Dlaczego my Polacy nie potrafimy, jak Holendrzy, wypić to kulturalnie? Dlaczego u nas w Polsce się mówi, narkotyki to B? Ale jedzie państwo w Holandii, zobaczcie, jak oni używają. Oni mają dostęp do wszystkiego i tam nie ma problemu niczym. Dlaczego, proszę państwa, pan prowadzi działalność? Dlaczego pan mieszka? Nie możemy się dogadać do wspólnej porozumienia. Proste rozwiązanie, powiem państwu jakie. I państwo mi posłuchają. Pan jest biznesmenem, ja też jestem biznesmenem. Pan jest lokatorem kamienicy i pan uciążliwe życie. A wprowadźmy sobie rozwiązanie proste. O godzinie 20 otwiera pan lokal, o godzinie 1 w nocy przestaje pan sprzedać alkohol. O godzinie 2, 3 my się bawimy, ale bez alkoholu. Czy nie potrafimy my Polacy się bawić bez alkoholu? Możemy się bawić, proszę państwa, bez alkoholu. Panie Piotrze, proste rozwiązanie. O godzinie 1, czy jest to możliwe? Bo panie po przedsiębiorstwa, ja nie mam lokalu związanego z alkoholem. Nie bawię się no, do godziny 4 rano, bo nie potrafi się bawić, bo był na drugi dzień umierał i żołądek bardzo mnie bolał. Wypiję sobie 2-3 lampki dla kurażu, dla mojego zadowolenia i się bawię. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałam tylko podłączyć pod pytanie, bo to kierowane do pana Piotra. Z całym szacunkiem dla Łodzi Kaliskiej, ja się wypowiem jako ten milenials, bo też korzystam z tej kultury gastronomicznej gastrowskiej, ale bistro, gdzie pan ma tak duży przebieg po prostu klienteli, ma pan jedną łazienkę koedukacyjną, gdzie ja w ogóle jak siadam, mam na wprost opiszczany pisuar, przepraszam za wyrażenie, pana klientela z pasażu Rubinsteina robi toaletę. I to jest, gdzie moja siostra mieszka na Piotrkowskiej 71, gdzie ma jedną z ładniejszych wyremontowanych oficyn pod górką. Nie da się tam wysiedzieć, bo śmierć jak w Wenecji. Tylko, że w Wenecji to jest urok, w Łodzi niestety nie. I to jest też problem. Ja mam trzy toalety. Trzy. Proszę państwa, ale tu pani powiedziała, stanu się wypowiada pani jakieś pytanie konkretne od pana Piotra, bo jesteśmy na etapie rozmowy z panem Piotrem. Nie wiem, nie byłem pana. Proszę, jeżeli chwilą. To później pani Magda. Proszę, ja mam ogólne pytanie. To było totalnie, że powiem, przedstawione, jak się zmienia Piotrkowska. Tylko ja mam do pana pytanie do przedsiębiorcy. Jak się zmienia w pana mniemaniu
prowadzenie tych działalności jako przedsiębiorcy, a wstrzymując od tego, co pan sprzedaje, czy pan sprzedaje alkohol, zabawki, czy... Mi się podoba, ja mam galerię. Galerię sztuki na Piotrkowskiej 113, dawna Tesa, handluje tam dziełami sztuki, sztuką współczesną i antykami. Słuchajcie, kupiłem tą w 97 roku, tę galerię. 3 lata była dochodowa. Wiecie, co z nich zabiło ten, na przykład galerię sztuki? Internet. Internet nie zabił. Teraz przychodzą do mnie, oglądają sobie tę galerię, spisują nazwisko, w internecie artysta sprzedaje, bo artysta sprzeda. Zatem ja traktuję to jako hobby. W galerię też od kilkunastu lat włożyłem tam fortunę. Po prostu, nie? Tylko po to, żeby sobie, bo mam taki kaprys. Po prostu. Nigdy nie była dochodowa. Nigdy nie była dochodowa galeria. Zabiłem. Ona, gdybym traktował to jako, nie wiem, bo tutaj pan mówił dużo o różnych sklepach. No, ja mam to. To jest jedna z najładniejszych kamienic na Piotrkowskiej. Z najładniejszym. Tak samo LDF, prawda? Jest LDF obok nas. Tylko że od kilkunastu lat ja od LDF-u podnajmuję przestrzeń w oficynie tam gdzie jest Łódź Kaliska na Piotrkowskiej 102, z czego Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne utrzymuje galerię i utrzymuje swoją działalność, płaci czynsz i etat dla pracownika. No tak to jest. No to bez tego, bez sprzedaży tego alkoholu mojego nie byłoby ani jednego, ani drugiego. Ja nie mówię, że to jest jakaś wymówka z mojej strony, ale też nie traktujcie tego zupełnie niejednowymiarowo. Może są tacy, którzy mnie interesuje ich Piotrkowska. To jest galeria zresztą mojej żony. Moja żona, wbrew pan Wojtek się tutaj przyprowadził, i się wyprowadzi, to jest jego wybór, jego sprawa. Moja żona, korzenie jej rodziny sięgają do XIV wieku, kiedy to jeszcze dwie ulice są od nazwiska jej rodziny tutaj. Dobrze, dziękuję za ten głos. Dziadek był radny. Pytanie tutaj kolejne, rozumiem, że do pana Piotra. Proszę. Bardziej taka refleksja, która i towarzyszy tej debacie, i chyba to jest coś, o co Max ma takie pretensje, dlaczego nie może tutaj dopuścić korzeni w tym mieście. Nam we wszystkim brakuje równowagi. Ani pan, panie Piotrze, ani przedstawiciel miasta, ani, no, ja mam wrażenie, magistrat nie zastanawia się nad tym, jak prowadzić miasto w równowadze. Po prostu. Nikt nie zadaje sobie, mam wrażenie, takiego pytania, co się stanie, jeśli inteligencja z Piotrkowskiej wyprowadzi się. Bo Max założył rodzinę, on nie jest w stanie wychowywać dziecka przy adresie Piotrkowska 71. Zachęcałam pana, panie Piotrze, żeby wielokrotnie, żeby pan skorzystał i przespał się na Piotrkowskiej 71 w jednym ze swoich mieszkań. I po prostu zobaczył, dlaczego my jako mieszkańcy prosimy pana, żeby pan lokal zamykał wcześniej. Ale jakby pan jest totalnie głuchy na to, co my mówimy. To jest tak, jak ja mam kolejkę chętnych do tego, żeby zamieszkać, tak jak pani mówi, w moich mieszkaniach na Piotrkowskiej, dlatego właśnie po to, bo oni chcą być blisko kawiarni, blisko pubów, blisko klubów nocnych. Ale oni chcą tam mieszkać. No dobrze, ja to rozumiem, ale to nie jest, to nie są łapierniki, nigdy nie będą. Każde miasto ma swoje śródmieście. Wie pani, co się teraz dzieje, jaki jest boom, każdy chce kupić teraz mieszkanie na Piotrkowskiej i zrobić tam hotel. Całe kamienice się kupią. To jest dynamiczna zmiana, która jest istotą miasta, dużego miasta. Tak. Nie możecie do niej pomyśleć sobie, że będziecie... Nie wygrenujemy żadnej piotrkowskiej mieszkańców, bo to jest jeden z najbardziej zagęszczonych miejsc w Polsce, w śródmieście Łodzi. Kiedyś za komuny było większa gęstość mieszkańców niż w Tokio. Dobrze, pan Mariusz miał tylko jeden głos, więc tutaj na koniec proszę. Ja bardzo króciutko powiem, przede wszystkim bardzo mi przykro, że pan taką wizję nakreślił, że już pan nie chce w Łodzi zostać. To jest doświadczenie, nie wierzę się. Przyszłość, wizję swojej przyszłości opartą na doświadczeniu. Ja powtórzę jeszcze raz, oczywiście zgadzam się z tym, że najbardziej zawód, jeszcze raz powtórzę, samorząd. No nie ma tej kultury w samorządzie miejskim rozmawiania z ludźmi. Uważam, że istnieje wymyślona instytucja menedżera z Piotrkowskiej, która w tej chwili jest instytucją do spraw robienia imprez. My zapraszaliśmy menedżera Piotrkowskiej i nie raczą dzisiaj przyjść. Natomiast uważam, że menedżer powinien może zmienić nazwę właśnie na nie tylko menedżera, ale również zajmowania się kwestiami mieszkaniowymi na ulicy Piotrkowskiej. To jest jedna rzecz.
A druga rzecz, no nie traktowałby Piotrowski jako monolitu, dlatego że myślę, że znalazłoby się wiele osób, które chwalą sobie mieszkanie na Piotrowskiej, ba nawet takich, które nie mają problemu z hałasem, bo na przykład mieszkają na bardzo głębokim podwórku i na tym głębokim podwórku nie ma problemu. Więc tak naprawdę to nie jest nawet kwestia taka, czy na Piotrowskiej ma być zakaz sprzedaży alkoholu w pierwszej nocy, tylko na którym odcinku ma być na przykład do pierwszej, na którym go ma być, może go w ogóle nie być, a na którym na przykład alkoholu nie powinno się sprzedawać. I takiej polityki w stosunku do również handlu i w ogóle jakiejkolwiek działalności komercyjnej, czy handlowej, czy gastronomicznej nie ma ani w Łodzi, ani w polskich miastach. Uważam, że powinno się zacząć o tym dyskutować, żeby unikać takich konfliktów i próbować je rozwiązać w sposób systemowy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może wy jeszcze słowo? Ostatnie zdanie. Bo Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, żeby szukać równowagi. I to jest, można powiedzieć, klucz, to pojęcie w ogóle, do sukcesu miasta, no, że rzeczywiście trzeba zachować dobry balans i umieć przyjąć rozwiązanie, akceptowalne dla największej grupy i przy tym przynosi korzyść dla największej grupy. Ale naprawdę do tego jest potrzebna aktywność drugiej strony, czyli mieszkańców. No Państwo są dobrym przykładem, że przychodzą, artykułują swoje bolączki. No, mają Państwo pretensje, że ten przyszedł, a tamten nie przyszedł, a ten wyszedł. No zawsze tak będzie. No. No, trzeba, żeby układać własne miasto, trzeba mieć bezgraniczną cierpliwość i starać się to robić, bo jest prawo przeciwko temu, obyczaje z okresu komunistycznego. Jest taka teza, której ja nie cierpię, o czasem się pojawia u mieszkańców, oni i tak zrobią to, co. To jest nieprawda, wcale nie robią to, co są. Są konflikty prawne z urzędem, wygrywane przez podmioty jednoosobowe i całe firmy. Muszę Państwu powiedzieć, że jak się to obserwuje z drugiej strony, to orzecznictwo sądu jest przegięcie w drugą stronę, czyli się bardzo dużo wyroków jest przyznających rację prywatnemu obywatelowi, a nie przyznające rację interesowi publicznemu. I wiele inwestycji, wiele przedsięwzięć na przykład upada, ponieważ nie jest w stanie wygrać prawnie interes publiczny. To nie jest wcale wszystko takie proste. Są bardzo sprzeczne opinie i bardzo sprzeczne dążenia. Tu już na tym zebraniu jedni mówili, że nie ma gdzie zaparkować, nawet pan, dlatego biznes się nie rozwija, a drudzy powiedzieli, interes z parkingami, bo miasto nie jest dla samochodów. A musi istnieć i jedno, i drugie. I muszą jeździć i rowerzyści, i samochody, bo nikt lodówki na rowerze do domu nie przywieje. Po prostu no, taka jest prawda. I wtedy jak ktoś potrzebuje lodówkę, to mówi, ja chcę, żeby jeździły samochody, ale jak już przybyć lodówkę, to nie, to niech jeżdżą tylko rowery, albo w ogóle niech nic nie jeździ, bo ja chodzę. Panie tak profesorze, ostatni głos. Tak nie może, no, trzeba się tak nauczyć współżyć. Podsumowujący. Boże, chyba tak powiem, że byłem zaproszony, trochę przyszedłem takiej pewnej niewiedzy, bo że tu się będzie rozmawiało o kwestii sprzedaży wysyłku alkoholu. Że jakby to determinuje, czym jest Piotrkowska i czym będzie Piotrkowska. Otóż moim zdaniem nie determinuje, nie to jest najważniejsze. Mogę powiedzieć, że jakiś rodzaj kompromisu pewnie się należy do tego dopracować. Trzeba też powiedzieć mieszkańcom, że mieszkając w Piotrkowskiej, no mają jednak dosyć nobilitowany adres, prawda, coś tam liczy. Poza tym mają ulicę, gdzie nie ma intensywnego ruchu, czyli to też jest ciszej, w sumie chyba w ciągu dnia, tak sądzę. Tak, no jest problem tej nocy, ale jeżeli gdziekolwiek indziej w Śródmieściu będzie pan chciał mieszkać, to prawdopodobnie będzie pan miał gorzej pod względem warunków. Oj, założyłbym się z panem. No. Proszę Państwa, ale ja mam o wiele gorzej, bo mieszkam przy Rodzie, gdzie cały czas driftuję, ale w koło. Pierwsza w nocy, druga w nocy, nie można sam. Sądzę, że ja na pewno zamiar, bo na pewno jest ciszej, bo parę razy spałem w tym cyfranie. Sądzę, że w Łodzi nie jest nigdy tego zakrachowy, że rzeczywiście te masy turystów powodują prawdopodobnie i ta niezwykła tradycja, starego miasta, powodują, że tam są zawsze ludzie i co potrzeba, co mogę z siebie handlu. No, jest parę pasaży nowych w Krakowie, które zadań istnieją, proszę się zmieniły.
Myślę, że to nie jest tak, że tam też nie ma handlu. Może nie ma aż tak strasznie dużo, ale, ale nie jest też tak odwrotnie jak w Łodzi, że nie ma nic nowego praktycznie. I sądzę, że od tego handlu też będzie zależała przyszłość ulicy. No ale przede wszystkim były też głosy, czy Łódź umiera, czy nie umiera. Czy Łódź się pogarsza, czy nie pogarsza. Ja mam bardzo mieszane uczucia i niewątpliwie. Jak się dzisiaj idzie ulicami Śródmieścia, to można mieć można mieć wrażenie, że się polepszyło. To znaczy dbało się o pewien detal zielony, o małą architekturę, niewątpliwie jest widoczny. Oczywiście jest całe mnóstwo jeszcze miejsc, gdzie w ogóle nic się nie zmieniło, ale tu się polepszyło i za to można oddać, trzeba oddać sprawiedliwość istniejącej administracji, że za to się wreszcie zabrało. Tym niemniej, jeżeli patrzymy na Śródmieście, a spójrzmy teraz na peryferię. Na peryferii się pogorszyło. Na peryferiach zabudowuje się prawniki sklepami monopolowymi w miejscu, w którym one nigdy nie powinny stać. No to nic się nie robi w kwestii kakofonii totalnej, która wita każdego, kto przyjeżdża do miasta samochodem. Weźmy ulicę Brodzieckiego, ja to widzę prawie codziennie. To jest coś strasznego. No, może to jest początek, może się na chwilę coś zrobi, ale zrób się coś z tym wreszcie, prawda? No i kwestie strukturalne, takie, które opowiadam, które niewątpliwie będą rzutować na Węgorską, kwestia dalej podwyższania jakości przestrzeni publicznej, bo znowu to się robi tylko tam, gdzie nie ma konfliktu. Robi się na 6 sierpnia, bo tam jest mały ruch, prawda? No był konflikt drobny w postaci eliminacji parkowania. Ale jak się powie o Zachodniej i o Kościuszki, to wszyscy, prawda? Magistrat wyśmieje, znaczy może nawet tylko w radarni wyśmieją tę koncepcję, żeby przywrócić promenadę. A ja uważam, że to jest jeden z celów, przed którymi stoi mieszkańcy Łodzi. Przywróćmy wreszcie promenadę, skończmy z tymi, jak to ładnie to określił, ściekami komunikacyjnymi w całym Śródmieściu, w miejscu, gdzie mamy takie piękne budynki. Proszę Państwa, mam pytanie takie jedno. Ile kosztowało, może Pan, bo chociaż mnie Pan przyjęcego nie ma, ale takie pytanie. Ile kosztowało wymiana nawierzchni na Piotrkowskiej, gdy ktoś z Państwa wie? 60 milionów. 60 milionów. Ile razy na Piotrkowskiej była wymiana nawierzchnia już, proszę Państwa? Kilka razy. Ja nie chodzę na Piotrkowską, nie wiem dlaczego. Ta nawierzchnia czerwona była zrobiona przez Palkę. No tak. Była przez Palkę zrobiona i ona była... Wtedy to był szyk wielki, prawda? No tak. Wszyscy się cieszyli, ale ona przestała spełniać swoje funkcje od kilkunastu lat. Nie rozebramy ją. Ona po prostu zaczęła falować, ona była wykruszona. Zawsze kto ją Ale zawsze w planach każdej władzy było zrobienie tego, nawet Probielnickiego. Tylko Probielnicki z różnych powodów miał troszkę inną wizję, Piotrkowskiej mówiąc w cudzysłowie. Ale już zawsze w planach każdej władzy, każdej partii tutaj, bo ja to śledziłem, sam lobbowałem za tym, nie uczestniczyłem w takich spotkaniach kilkunastu, komisjach i tak dalej. My przedsiębiorcy lobbowali za tym, żeby tą nawierzchnię wymienić od lat. Bo było wiadomo, że to jest bardzo wielkomiejskie, taka granitowska, granitowa, że ona zbuduje. Lobowaliśmy za chodnikami i tak dalej. Zawsze były przez lata, no to tak właśnie tak wygląda. Jedni byli za tym, żeby był ruch, inni byli, tylko rzeczywiście tak jak wszystko, trochę więcej rozsądku. Jak się policzy tak naprawdę, ile może samochodów stanąć, jeden wzdłuż tej Piotrkowskiej po jednej i po drugiej stronie, to są bardzo krótkie kamienice. One są długie, ale są wąskie. Parcele na Piotrkowskiej. Przedzielamy bramami. Ile tych samochodów może stanąć? No ile tam można podjechać? Właściciele stanąć. Jeszcze zupełnie... Dokładnie. Dlaczego ja miałbym sobie nie stanąć? Przez dwa lata, wydano 1,5% rocznego budżetu miasta. Dobrze. Max zaczynał i Max kończył. Więc podsumowując, ja jako człowiek z zewnątrz, nie łodzianin, mam wrażenie, że władze miasta mają obsesję na punkcie alkoholu. Po prostu tutaj ludzie się komunikują. Ludzie się komunikują na zasadzie, słuchaj, dojdziesz do Żabki, schęć tam, bo będzie monopolowy, idź w lewo, 200 metrów, tam będę czekać na pojęcie. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. W Norwegii na jedno miasto jest jeden monopolowy, to jeszcze opancerzony. Nie można gotówką kupować, tylko trzeba kartą płacić, bo wtedy służby, opieki sprawdzają, czy ktoś nie nadużywa alkoholu i wysyłają kontrolę do domu. Dobrze, u nas po prostu jest wolna meduła. Ale stopień alkoholizmu do Norwegii jest wysoki. Zapraszam sierpnia na 22 sierpnia. Rozmawiamy o polityce mieszkaniowej, mieszkania komunalnych. Dziękuję za udział. Dziękuję.